wtedy, kiedy nie zabierają głosu. I wszystkie odbiorniki, które są w pomieszczeniu, a więc telewizory, radia, one powodują również sprzężenie i wtedy ten głos jest niesłyszalny, bądź jest zakłócony, bełkotliwy, nie rozumiemy się i nie słyszymy. Także bardzo proszę o tym pamiętać. Wtedy, kiedy Państwo będą zabierali głos, proszę włączać głośnik. Proszę o tym pamiętać. Otwieram 25. sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Mijakowie. Witam wszystkich Państwa serdecznie. Widzę, że jest większość radnych. Jest pan burmistrz z pracownikami urzędu oraz kierownikami jednostek podległych, których bardzo serdecznie witam. I przystąpimy teraz do ustalenia kworum. Ja będę czytał listę, Państwo będą zgłaszali swoją obecność. A więc teraz proszę włączać głośniki. Pani Lidia Arciszewska. Jestem obecna. Michał Boczulak jest. Pani Justyna Gołębiewska-Farys. Obecna. Pani Marta Gromek. Obecna. Pan Henryk Kuszpit. Obecny. Pani Aneta Machnyk. Obecna. Pan Andrzej Nagraba. Obecny. Pan Jan Ogała. Obecny. Pan Zbigniew Opoka. Obecny. Pan Józef Pełka. Obecny. Pan Roman Proć. Nieobecny. Pani Ewa Stec. Jestem. Pan Mirosław Stryjek. Nieobecny. Pani Hanna Walczyk. Obecna. I pan Henryk Zalewa. Obecny. Ja mam sesję, nie mogę rozmawiać. Na 15 radnych, obecnych jest 13, stwierdzam kworum. Obrady nasze są prawomocne. Przedstawiam Państwu porządek dzisiejszej sesji. Już tak mogę? Pierwszy punkt, otwarcie sesji, w drugim punkcie przedstawienie porządku obrad, w trzecim raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2019-20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie. Czwarty punkt, informacja burmistrza z prac między sesjami. Piąty punkt, zapytania o wolne wnioski. W szóstym punkcie, informacja burmistrza Miłakowa o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie z artykułem 24h ustęp 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o zarządzie gminnym. Siódmy punkt, informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych zgodnie z artykułem 24h ustęp 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Ósmy punkt, przedstawienie protokołu kontroli problemowej w gminie Miłakowo w zakresie realizacji inwestycji gminnych pod nazwą zagospodarowanie przestrzeni publicznej osiedla kolorowego w Miłakowo. Dziewiąty punkt, informacja z wykonania budżetu gminy Miłakowo za pierwsze półrocze 2020, a w dziesiątym punkcie podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w miejscowości Naryjski Młyn, obręb projekt gmina Miłakowo. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części nieruchomości położonej w miejscowości Pojezierce, obręb Boguchwały gmina Miłakowo. Punkt C. Przejęcia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a więc Zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie. Podpunkt D. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Miłakowo na lata 2020-2035 i w podpunkcie E. Zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2020 rok. W 11 punkcie mamy interpelację radnych, w 12 punkcie zamknięcie obrad. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi uwagi do przedstawionego porządku? Nikt. W związku z tym przystępujemy do realizacji. Punkt trzeci, raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2019
15.20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym imieniem Jana Pawła II w Miłakowie. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor. Przypominam jeszcze raz wszystkim państwu, że w tej chwili włączony mikrofon ma pani dyrektor, pozostali wyłączają. Proszę bardzo pani dyrektor o zabranie głosu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zgodnie z obowiązkiem moim postaram się państwu przedstawić raport. Myślę, że nie będę zbyt dużo zabierać czasu, ale chciałabym, czy państwo mnie dobrze słyszą i widzą? Tak, słyszymy. Tak. Dobrze. Może pełen ekran chyba by był lepiej, by było, tak? Zaraz, jeszcze raz tutaj ten moment. Chwileczkę. Chciałabym, żeby to... Dobrze. Czy już teraz wszyscy widzą wszystko dokładnie? Otóż, drodzy państwo, raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym imieniem Jana Pawła II w Miłakowie. Dane demograficzne wskazują, że w gminie Miłakowo jest zameldowanych 722 dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić warunki do nauczania, wychowania i opieki. Około 25% tej grupy stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, zaś około 75% to uczniowie zobowiązani do realizowania obowiązku szkolnego na poziomie szkoły podstawowej i przedszkola, czyli od trzeciego roku do 15. Z tego w roku szkolnym 2019-2020 uczęszczało do szkoły podstawowej w Miłakowie 379 uczniów, a do filii 29. Do innych szkół podstawowych w kraju 73 uczniów, do szkół za granicą 52 uczniów. Do szkoły w Miłakowie uczęszczało 35 dzieci przedszkolnych, uczniów spoza obwodu, a do filii szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Bogufałach 13 uczniów spoza obwodu. Liczbę dzieci w wieku przedszkolnym oraz realizujących obowiązek szkolny w rozbiciu na poszczególne lata urodzenia obrazują zamieszczone poniżej tabele. I tu państwo mogą sobie dokładnie przejrzeć, jak to wygląda. Myślę, że to są ważne dla nas bardzo informacje, bo one pozwalają nam w jakiś sposób orientować się o tym, jaka przyszłość jest przed nami, jeżeli chodzi o liczebność dzieci. Tutaj, drodzy państwo, też jest ważne to, żebyśmy zwrócili uwagę, ile uczniów mamy spoza obwodu, ilu uczniów mamy, którzy nie realizują to obowiązku, bo są za granicą lub mieszkają gdzie indziej. W gminie funkcjonuje zespół szkolno-przedszkolny, w skład którego wchodzą przedszkole zespołu szkolno-przedszkolnego imieniem Jana Pawła II w Miłakowie, szkoła podstawowa zespołu szkolno-przedszkolnego imieniem Jana Pawła II w Miłakowie i filia zespołu szkolno-przedszkolnego imieniem Jana Pawła II w Miłakowie, szkoła podstawowa w Bogufałach. Na terenie gminy nie ma szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty. Jeżeli chodzi o wychowanie przedszkolne, przedszkole w Miłakowie i oddziały przedszkolne w chwili w Bogufałach realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw wychowania i oświaty. Zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz prowadzących rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Przedszkole w Miłakowie i oddziały przedszkolne w filii prowadzone przez gminę obejmują opieką dzieci w godzinach od 6.30 do 15.30 i zapewniają opiekę dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy przy uwzględnieniu dowozów i zgodnie z potrzebami rodziców dzieci.
Czas pracy jest dostępny, dostosowany do potrzeb rodziców. Wychowankowie korzystają z 5 godzin bezpłatnego nauczania przedszkolnego. Opłata za wychowanie przedszkolne realizowane ponad ten czas w stosunku do dzieci w wieku do lat 5 wynosi 1 złotówkę za każdą rozpoczętą godzinę. Rodzice dzieci 6-letnich nie płacą za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Wychowankowie przedszkola mają dostęp do codziennego wyżywienia przygotowanego przez kucharki zatrudnione w zespole, nauczanie, wychowanie i opiekę zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zapewniają nauczycielki posiadające wysokie kwalifikacje. Wychowankowie korzystają z zajęć logopedycznych 11 godzin tygodniowo, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej i psychologicznej zgodnie z potrzebami dzieci. W roku szkolnym 2019-20 do przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Mijakowo, uczęszczało 157 dzieci skupionych w 8 oddziałach, 6 oddziałów w Mijakowie i 2 oddziały w Bogutwałach. I tu macie Państwo zestawienie tego, co przed chwilą przedstawiłam. Jeżeli chodzi o zestawienie liczby dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w latach 2016-2021, to zwróćcie Państwo uwagę, że w tym roku mamy troszeczkę mniej dzieci ogólnie, tak, mamy 124, jeżeli chodzi o przedszkole w Mijakowie i w Bogutwałach 23 dzieci. Tak to się plasuje, jeżeli chodzi o taki wykres diagramowy przedstawiony. Teraz przejdę do szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2019-20 do szkoły, dla których organem jest również gmina Mijakowo, uczęszczało 439 uczniów skupionych w 22 oddziałach. I stan na 25 listopada 2019 tak wyglądał. Mieliśmy w szkole podstawowej w Mijakowie 424 uczniów, liczba oddziałów 20, w chwili 15 uczniów, liczba oddziałów 2 i łącznie mamy 439 uczniów i 22 oddziały. Do jednej klasy uczęszczało w 2019 roku średnio 19,95 osób. Najwięcej w szkole podstawowej w Mijakowie, 30 uczniów w klasie, najmniej w Finii, Bogutwałach 7 uczniów. I tu macie Państwo zestawienie liczby uczniów uczęszczających do szkół w gminie Mijakowo i też jest to rozbite na lata, także widać, że liczba uczniów zmalała i w tym roku mamy tylko 399. Jeżeli chodzi o Bogutwały, ta liczba wzrosła do 23. W 2019 roku pomoc materialna o charakterze socjalnym wynosiła 215 404 złote 75 groszy. Liczba uczniów objęta pomocą to 129 osób, 228 uczniów stanowiących 39,67% wszystkich uczniów dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego. Koszty dowodów przedstawiają się następująco. 2017 rok mieliśmy koszty dowozu 326 602, 18 357 390 i 2019 375 940. Tak to wygląda. Wydatki na realizację tego zadania systematycznie rosną. Z opieki świetlicowej korzystają dzieci dowożone i dzieci z Mijakowa. Czas pracy świetlicy to jest od 6.50 do 15.20, czyli 8,5 godziny. Etaty nauczycielskie w świetlicy 4,5. I jeżeli chodzi o kadrę w zespole, mamy zatrudnionych 65 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat 61,84 etatu. W tym nauczyciela biblioteki, pedagog 1 etat, psycholog pół etatu, logopeda 1,5 etatu, oliglot frenopedagogów, psychologicznej, socjoterapii, integracji sensorycznej, nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami, w tym 2 nauczycieli stażystów,
to jest 1,17 etatu, 10 nauczycieli kontraktowych 9,5 etatu, 12 nauczycieli mianowanych 12 etatów i 41 nauczycieli dyplomowanych 31,17 etatu. W sierpniu 2020 roku zwolniono 3 nauczycieli, z tego 2 osoby odeszły na świadczenie kompensacyjne, a 1 nauczyciel odszedł w stan nieczynny. Jeżeli chodzi o wyniki egzaminów, sprawozdanie z egzaminów ósmoklasisty 2020. Celem egzaminu jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy, umiejętności. Należy podkreślić, że egzaminy wewnętrzne dają informacje mierzalne, ale same wyniki niepełnie przedstawiają pracę szkoły. Wyników uzyskanych przez daną placówkę nie należy więc traktować jako surowego wskaźnika. Znaczący wpływ na poziom edukacji i nauczania mają bowiem następujące czynniki. Czynniki środowiskowe, czyli status społeczno-ekonomiczny ucznia, poziom aspiracji edukacyjnych, warunki bytowe, bezrobocie, wielość rodzin patologicznych, czynniki indywidualne tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w uczenie się, indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach badanych umiejętności, trudności w uczeniu się, niesystematyczne przygotowywanie się do zajęć, niska frekwencja, a także niskie możliwości intelektualne. Czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór programów nauczania i podręczników, wprowadzenie najnowszych technologii oraz nauczyciel, jego zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby ucznia, poziom wiedzy i umiejętności, otwarcie na własny rozwój. Niemniej jednak wynik egzaminu daje określoną wiedzę co do dalszego kierunku pracy placówki. Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane do oceny jakości pracy szkoły, ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany na systematyczny rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie egzaminowi. Należy jednak zaznaczyć, iż wyniki egzaminów zewnętrznych dają wskazówki, na jakich obszarach działań edukacyjnych należy skupić uwagę, dokonywać określonych korekt, modyfikacji. Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu każdego etapu edukacyjnego. Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach od 15 do 17 czerwca. Egzamin był przeprowadzony w formie pisemnej. Każdy uczeń przystąpił do egzaminu z 3 przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. No i tutaj mają Państwo przedstawione wyniki średnie egzaminu ósmoklasisty. Patrząc na średnie powiatu, województwa, kraju, te wyniki są porównywalne. Mamy klasy, które mają wynik równy województwu, w województwie, czy mamy też klasy, gdzie mamy i w powiecie, i w województwie. No i te wyniki zostały przeanalizowane z nauczycielami. No ten rok był szczególny, tym bardziej, że mieliśmy pracę zdalną i tutaj podejście uczniów, może nie wszystkich było wystarczające, ale wracając do tego czasu pracy zdalnej, akurat 8 klasy uczestniczyły w wielu konsultacjach i zajęciach dodatkowych i wyniki mamy takie, jakie tu Państwo widzą. Tak wygląda język polski. Tu macie porównanie wyników, jeżeli chodzi o gminę, o powiat, o województwo, o kraj. Nie są tu jakieś drastyczne różnice. Język angielski, język niemiecki, język rosyjski, nawet wyższe średnie. Jeżeli chodzi teraz o finansowanie zadań oświatowych, wydatki poniesione na realizację zadań oświatowych w 2019 roku wynosiły 9 668 406. I tu mamy diagram, który nam pokazuje, jak tutaj to finansowanie wyglądało w poszczególnych latach, w roku 2019 i w roku 2020. Przejdę do szczegółów. Tu mamy wydatki na oświatę i tutaj Państwo na pewno znają tą tabelkę, także pozwolę sobie tylko chwilę zostawić ją, ale warto zwrócić uwagę tutaj, jeżeli chodzi o środki własne przeznaczone na oświatę.
to jeżeli chodzi o gminę, tak, że tutaj jest wzrost tych środków, warto też zwrócić uwagę, jeżeli chodzi ile na zespół szkolno-przedszkolny, ile na przedszkole, no i etaty zatrudnienia i ogólnie ilu uczniów łącznie. W 2019 roku na prowadzenie szkoły gmina wydała środki własne w wysokości 1 263 821. Dochody własne szkoły przeznaczone na wydatki szkoły to jest 787 331. Subwencja oświatowa 5 409 567 i środki z dotacji. Tutaj mamy 254 341, łącznie 7 715 060. I jeżeli chodzi na prowadzenie przedszkola, też Państwo mają tu wyszczególnione, łącznie mamy 977 405. Jeżeli chodzi o bazę, proszę Państwa, Państwo znają tą bazę, tak? Nie będę tutaj powtarzała, ile mamy sal, jakie mamy wyposażenie. Państwo w ubiegłym roku również słuchali mojej wypowiedzi na temat wyglądu placówki, wyposażenia placówki. Może skupię się tylko na tym, co nowego pojawiło się, jeżeli chodzi o wyposażenie placówki i o doposażenie niektórych pomieszczeń. Pracownia językowa, tutaj chciałam powiedzieć, że stanowiska uczniów wyposażone są w słuchawki, mikrofony, pulpit nauczyciela umożliwia indywidualny kontakt z uczniem, nie zapłacając pracy reszty grupy. No i do dyspozycji nauczyciela uczniów jest rzutnik multimedialny, komputer. Bez najmniejszych problemów można prowadzić zajęcia z innych przedmiotów i też tak wykorzystywaliśmy tą pracownię. 4 pracownie matematyczne, to już Państwo wiedzą, pracownia fizyczna. Doposażyliśmy ją w najnowsze pomoce. Tu również pracownia muzyczna, sprzęt nagłaśniający 15 liter. 15 keyboardów, to były zakupy, które w tym roku szkolnym miały miejsce. W placówce znajdują się też 2 gabinety logopedy, gabinet SZOK, to też Państwo znają. No i może kilka słów o pracowni IT, bo to jest dla nas bardzo ważne. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności informatyczno-komunikacyjne w 2 pracowniach komputerowych z oprogramowaniem Windows. Część szkoły wyposażona jest w bezprzewodową sieć internetową. Szkoła w Mijakowie i Filia Bogutwa przystąpiła do projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakłada stworzenie sieci dostępu do internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce. Będzie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej. No i oczywiście sieć ta będzie operowana przez operatora, którym została naukowa i akademicka sieć komputerowa Państwowy Instytut Badawczy. Będzie on odpowiedzialny za jej utrzymanie oraz dostarczenie szkołom usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 MB na sekundę wraz z usługami bezpieczeństwa i dostarczenie szkołom treści edukacyjnych oraz wsparcie szkół w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych. No jeżeli chodzi o pomocę, nauczyciele podczas lekcji wykorzystują nowoczesne sprzęty dydaktyczne, tablice interaktywne, kalkulatory graficzne, mikroskopy, sale lekcyjne wyposażone są w niezbędne sprzęty telewizoru, odtwarzacze, płyty DVD, CD, komputery, kamery, projektory multimedialne i ekrany. Pracownie wyposażone są w szereg pomocy dydaktycznych, plansze, modele, gry dydaktyczne, filmy edukacyjne, plansze multimedialne. W szkole wszystkie sale wyposażone są, mówię o całej szkole, także i o filii, komputery, ale tutaj nie wszystkie może spełniały w ubiegłym roku oczekiwania nauczycieli ze względu na stare oprogramowania.
Natomiast w tym roku wszystkie komputery w salach lekcyjnych, w sali informatycznej zostały wymienione dzięki dotacji państwowej umożliwiającej pozyskanie 30 komputerów i zakup komputerów ze środków własnych. Wykorzystano je do pracy zdalnej, a obecnie służą nauczycielom w codziennej pracy, również i obecnie zdalnej. Wzbogacenie bazy szkolnej, wyżej wymienione komputery pozwoliły na wyposażenie w nie również sal przedszkolnych, które po podłączeniu do telewizorów umożliwiają nauczycielkom przedszkola uatrakcyjnienie metod i form pracy z dziećmi. No i jeżeli chodzi o bibliotekę, tutaj nic praktycznie się nie zmieniło. Zbiory biblioteki są systematycznie uzupełniane o nowości ukazujące się na rynku. Biblioteka jest skomputeryzowana, pracujemy w programie MOL. Czytelnia wyposażona jest w 8 stanowisk komputerowych ze stanu łączem internetowym, drukarką i skanerem. I tutaj uczniowie i nauczyciele mogą z tego korzystać. Hale sportowe też Państwo znają i wiedzą, w tym roku hale są wykorzystywane obecnie również do zajęć sportowych prowadzonych przez Akademię. Mamy dwie grupy, może nie są zbyt liczne, ale ta Akademia Sportowa jest to włączenie takich działań, które mają zachęcić dzieci do uprawiania sportu. Zaplecze sportowe Państwo też znają. Trzy małe salki gimnastyczne oraz boiska przyszkolne, na przykład dwa trawiaste, kort tenisowy o nawierzchni ceglanej, boisko do siatkówki plażowej. Trzy salki gimnastyczne wyposażone są w sprzęty potrzebne do prowadzenia zajęć z gimnastyki oraz gimnastyki korekcyjnej. No i tu sale do gimnastyki i do tańca. Sala wyposażona jest w sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć z gimnastyki, gimnastyki korekcyjnej, jogi, sportu, walki, tańców i aerobiku. Dodatkowo atutem sali są lustra, które pomagają w prowadzeniu wszystkich tego typu zajęć. No i świetlica szkolna, drodzy Państwo, jak wiecie, posiada zaplecze kuchenne, też nie będę tu wszystkiego czytać, jest podzielona na trzy przedziały wiekowe, dla klas 1, 3, 4, 6, 7, 8. Jest aneks kuchenny, dobrze wyposażony, działający w ramach żółtego talerzyka. W każdym bądź razie no, ten rok i pandemia sprawiły, że aneks kuchenny został niestety zamieniony w salę dla dzieci, ponieważ ze względu na pandemię nie możemy prowadzić działalności związanej z żywieniem w świetlicy, bo jest za dużo obostrzeń. No niemniej, jeżeli pandemia minie, jesteśmy gotowi do wznowienia tych działań. Od początku tego roku działalność zaplecza kuchennego jest ograniczona ze względu na COVID. Realizacja programów wiążących się z dożywianiem uczniów w ramach ich pobytu na świetlicy była realizowana na czas pandemii w formie paczek żywnościowych. No i tu muszę Państwu powiedzieć, że dużo rodziców właśnie bardzo pochlebnie do tego się odnosiło. Dziękowali nam, że za te paczki żywnościowe właśnie wtedy, kiedy trwała ta praca zdalna, także było to ogromne wsparcie dla rodzin, dzieci. Jeżeli chodzi o stołówkę szkolną, w tym roku szkolnym wprowadzono wiele procedur przy przygotowywaniu posiłków, wydawaniu, spożywaniu. Korzystający muszą przestrzegać zasad związanych z zachowaniem odległości, dezynfekcją. To wszystko jest dla nas oczywiste. W bieżącym roku szkolnym zakupiono kocioł w kwocie 14 tysięcy do kuchni, pomalowano wnętrze zgodnie z zaleceniami sanepidu, a do stołówki i świetlicy ograniczono zakupy, bo od marca zostały wstrzymane środki wszelkie na zakupy pomocy, sprzętów i innych materiałów. Wszelkie wydatki wiązały się z zabezpieczeniem placówek, pracowników, uczniów przed rozprzestrzenianiem się pandemii. Jeżeli chodzi o przedszkole, w budynku przedszkola w chwili znajduje się 7 sal dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie pomocy do pracy z przedszkolakami. Do dyspozycji nauczycielek jest kserokopiarka, drukarka, telewizor, komputer, projektory, tablice interaktywne, podręczna biblioteczka i kąciki zabaw. Proszę Państwa, przedstawiałam na koniec sierpnia, kiedy mieliśmy spotkanie, na tym informacje przekazywałam na temat funkcjonowania szkoły w czasie zdalnego nauczania.
I Państwo to wszystko słyszeli, ile wykorzystaliśmy tabletów, jak to wyglądało. Dlatego pozwolę sobie pominąć to, ponieważ nie chcę też powtarzać tego wszystkiego. Ta prezentacja również do Państwa w formie pisemnej dotrze. Każdy będzie mógł się szczegółowo z nią zapoznać i tak naprawdę od tamtej pory w sprawozdaniu z pracy zdalnej od marca do czerwca, do końca czerwca nie było żadnych zmian. Jeżeli chodzi o organizację procesu nauczania w oddziałach przedszkolnych, to też Państwo te informacje otrzymali i ja już o tym wszystkim mówiłam, także pozwolą Państwo, że dodam tylko, że zarówno w szkole, jak i w przedszkolu powstały izolatki wyposażone w środki ochrony indywidualnej, płyny dezynfekujące, apteczkę pierwszej pomocy, termometr bezdotykowy. No i w izolatkach znajdują się rejestr zdarzeń, który wypełnia upoważniony pracownik. W placówce zapewniono stosownie ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie instytucji, w tym środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji powierzchni. I jeżeli chodzi o dalszy ciąg działalności czy opieki świetlicowej, czy jeżeli chodzi o konsultacje klas ósmych, też to Państwo już wszystko mieli. Klasy 1-3 również ta informacja była Państwu przedstawiona i to jest opisane to, jak wyglądała praca do końca tamtego roku szkolnego. Teraz przejdę do pozyskiwania środków, funduszy i innych rzeczy na rzecz uczniów i placówki. Jeżeli chodzi o 2019 rok, dochody obozów sportowych 78 129, dochody ze współpracy ze stowarzyszeniem 11 111, wynajem sal, hal 8702, wydatki z otrzymanych dochodów, zakup komputerów dla uczniów do sal informatycznych, już nie będę Państwu czytała kwot, Państwo mogą te kwoty odczytać, zakup komputerów dla nauczycieli, zakup gitar do sali muzycznej, zawory i pompy do kotłowni, zestawienie okien do świetlicy, montaż drzwi do hali, remont w hali, obudowy grzejników, montaż listew, przebudowa instalacji kanalizacyjnej, drugi etap ocieplenia elewacji, montaż parapetów, no i zakup sprzętu do kuchni. To były wydatki. Jeżeli chodzi o dochody już za 2020 rok, no to obóz sportowy 6481, wynajem sal. Tak, zwróćcie Państwo uwagę, jak spadły te dochody, 1813 zł, no i fundacja Żółty Talerz i Pajacyk też stanowią dochód na 2020 rok. Wydatki z otrzymanych dochodów, dożywianie dzieci, warsztaty z dotacji Żółty Talerz 22 500, dożywianie dzieci z dotacji Pajacyk 7357, zakup kosiarki 2000, drzwi do łazienek 608 zł, artykuły do remontu sali muzycznej 1342, projektor 779, remont podjazdu dla niepełnosprawnych 2000, usuwanie zatoru instalacji burzowej 549 i montaż kotła 627. Inne wydatki na remonty. Montaż wykładziny w sali lekcyjnej 7915, naprawa oświetlenia zewnętrznego 12300. Artykuł do remontu łazienek w przedszkolu 3500, zakup kotła do kuchni, wykonanie uziemienia w kuchni. Tutaj naprawa, to są niektóre takie działania, które no wręcz wymuszone są, tak? Jakby nawet właśnie wykonanie uziemienia tego. Naprawa dachu w Bogutwałach, zakup kostki brukowej na chodnik przed przedszkolem. Zakup materiałów do pozostałych remontów w szkole, ponieważ mieliśmy pomalowane większość sal w tym czasie, kiedy dzieci nie uczęszczały, i sal, i korytarzy, wszystkich pomieszczeń, które wymagały te
takich kosmetycznych zabiegów, ale udało nam się to i tutaj takie koszty ponieśliśmy w uzgodnieniu oczywiście z księgową. No i zakup na remonty w Boguchwałach 2900. Tutaj chcę poinformować, że też musieliśmy stworzyć izolatkę na dole przy łazienkach, bo tylko w tym miejscu może być taka izolatka, a więc musieliśmy cały ten dół tak naprawdę do czynków. W tej chwili jest już wentylacja, jest to wszystko osuszone, są położone tynki, panele i jesteśmy ku końcowi remontu jeszcze łazienki, ale podstawowym zadaniem będzie też zabezpieczenie przed napływem wody z zewnątrz. I tutaj też już mamy zaplanowane działania, które w miarę, jeżeli pogoda pozwoli, będziemy chcieli przeprowadzić, bo to jest podstawa do tego, żeby budynek nie wymagał ciągłych remontów i żeby te ściany nie zwilgotniały. Wydatki poniesione na środki dezynfekcji to jest, wiecie Państwo, bardzo duża kwota, 26 593,68. A więc tutaj no, termometry do kontroli temperatury, żele, płyny dezynfekujące do dłoni, środki dezynfekcji powierzchni, maseczki, przyłbice, zestawy ochrony do izolaty, fartuchy ochronne dla personelu, dozowniki łokciowe, dozowniki do żelu. Także to wszystko, takie były koszty. No i króciutko chciałabym przejść już tutaj do przedstawienia Państwu wyników konkursów, osiągnięć uczniów. Mieliśmy ze swoich laureatów, finalistów, jeżeli chodzi o przedmioty takie jak historia, fizyka, język niemiecki. Mieliśmy wyróżnienie w konkursie Kangur. Kilka osób też w tym ogólnopolskim konkursie zdobyło taki tytuł. Konkurs literacki Polonus, również wyróżnienie. Konkurs fotograficzny, przyrodniczy, archidiecezjalny, konkurs biblijny, konkurs organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i tutaj ochrona roślin, ochrona życia na ziemi, ośmiu wspaniałych. Także tutaj, jak Państwo widzą, mamy swoje osiągnięcia w dziedzinie takiej może naukowej. A w tej chwili przejdę do krótkiego sprawozdania, jeżeli chodzi o sport. Odbyła się sztafeta rowerowa ku czci ofiarom stanu wojennego do grobu błogosławionego księdza Popiełuszki. Nasi uczniowie i pani Krysia Szydłowska reprezentowali naszą szkołę w tym wydarzeniu. Odbył się memoriał imieniem Czesława Zielińskiego, indywidualne mistrzostwa wojewódzkie w Nowym Mieście Lubawskim i tutaj mieliśmy 3 złote medale, także takie sukcesy nasze bardzo ważne. Powiatowy turniej piłki nożnej dziewcząt, klasy 6 zajęły 3 miejsce, klasy 7-8 2 miejsce. Mieliśmy turniej z podwórka na stadiony, nasi uczniowie też zajęli 4 miejsce, jeżeli chodzi o to wydarzenie, które odbyło się w Ostródzie, o Puchar Tymbarka. Mistrzostwa powiatu ostrudzkiego w piłce nożnej, 2 miejsce, nasze uczennice. Klasy 6, 2 miejsce, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. Tutaj też bardzo cieszymy się z tych osiągnięć. No i mieliśmy jeszcze turniej piłkarski o puchar dyrektora szkoły w Łukcie, powiatowy turniej piłkarski Igrzyska Młodzieży Szkolnej, powiatowe Igrzyska Dzieci Piłka Nożna Chłopcy, turniej piłkarski o puchar dyrektora szkoły w Łukcie, mini obóz piłkarski Mostkowo. No i proszę Państwa, projekty, programy, akcje, konkursy, wiele wydarzeń powielamy, tak? Ale Państwo znają już na pewno zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z gminy Miłakowo. Głównym celem tego projektu było podniesienie w okresie od 1 września 2017 do 2019 jakości edukacji przedszkolnej. Jest to Państwu znane. Nie będę szczegółowo przedstawiać
Mamy też remont wraz z niezbędnymi doposażeniami edukacji przedszkolnej w gminie, które miały miejsce i odbywały się w celu zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych. Dalej, Zielona Szkoła Włochy, projekt szkolny we wrześniu 2019. Państwo wiedzą, że tutaj w tym projekcie głównym celem jego jest inspirowanie uczniów do poznania właściwości geograficznych, kulturowych, gospodarczych, historycznych Europy poprzez wielokierunkowe i aktywne zaangażowanie. No, był tygodniowy pobyt młodzieży we Włoszech. W tym roku nie udało nam się tego zrobić ze względu na pandemię, ale planujemy taki wyjazd w przyszłym roku i tutaj rozmowy z uczniami, z rodzicami są prowadzone. Międzynarodowy projekt wymiany młodzieży, Pamiętaj dla przyszłości. Całość tego miała charakter podróży edukacyjno-kulturalnej, której uczestnikami było 20 młodych Rosjan z obwodu kaliningradzkiego oraz 20 uczniów mijakowskiej szkoły. W projekcie kładziono nacisk na edukację metodami polegającymi na samodzielnym odkrywaniu i badaniu, co budziło ciekawość w odniesieniu do przyszłości, łącząc ją z teraźniejszością. No i dalej mieliśmy międzynarodowa konferencja metodyczna 10-12 października. W dniach tych odbyła się konferencja dla nauczycieli mijakowskiej szkoły. No i oczywiście uczestniczyli tutaj przedstawiciele ze szkoły polonijnej SEN z Irlandii. Miała za zadanie ta konferencja dzielić się doświadczeniem oraz również promocję najlepszych praktyk. Wzięło w niej udział 80 nauczycieli. I tu macie Państwo szczegółową tematykę, metoda krakowska, metody aktywizujące, odtwórnianie kształtujące, efektywne prowadzenie dziecka dwujęzycznego w nauce czytania, pisania w języku polskim. To były lekcje pokazowe i kontakt z żywym językiem i kulturą polską poprzez uczestnictwo w programach. Przepraszam Panią Dyrektor, ja bym chciał, żeby Pani skończyła już teraz te hasłowo te wszystkie dane, bo my mamy te materiały. Oczywiście bardzo dobrze się słucha, dużo jest tych osiągnięć, no, trudno by było cośkolwiek pominąć, no bo to jest bardzo ważne, ale ponieważ dużo czasu to zajmuje, ja bym proponował, żeby już dokończyć hasłowo i już nie wymieniać szczegółowo, bo my mamy te materiały, potem mogą być pytania, tak? Bardzo proszę. Dobrze. No i jeżeli chodzi o kolejne, to było spotkanie z autorem Poznaj cudowną moc przyjaźni. Tu chciałabym wspomnieć, bo to było spotkanie z panią Marią Owczarek-Boraczyńską, która urodziła się w Mijakowie, jest absolwentką naszej szkoły. Dalej mieliśmy jubileusz szkoły polonijnej SEN w Dublinie. Aktywna tablica, tutaj program wspomagania uczniów w wyborze zawodu, laboratorium Mój Profil. To jest program, który pomaga dzieciom wybrać dalszą drogę kształcenia, być jak Ignacym. To również było finansowane i wiele korzyści dało nam przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Mieliśmy dalej realizację żółtego talerza. Też Państwo cel znają i wielkość tego finansową tego projektu. No i tutaj, drodzy Państwo, program Pajacyk, Owoce w Szkole, Zdalna Szkoła Plus, ogólnopolski program stomatologiczny, akcje charytatywne, Góra Grosza, Szkoła Pamięci, konkurs piosenki czerwonokrzyskiej, promocja zdrowego odżywiania, był w szkole przeprowadzony konkurs Mleko, Owoce, Supermoce. I to są właśnie te wydarzenia związane z tym konkursem. No i mieliśmy też spotkania z ciekawymi ludźmi, jeżeli chodzi o planetarium. Następnie w akcjach, w realizacji tego projektu rodzice i uczniowie dokonywali nasadzeń na terenie szkoły. Mieliśmy również Zobacz lepszą przyszłość, taką akcję charytatywną, znaczek na misję, dzieło nowego tysiąclecia, ile waży święty Mikołaj i akcje charytatywne szkolnego koła Caritas. No i turniej wiedzy o lesie, gościliśmy tu Nadleśnictwo Dobrocin, matematyczne łamigłówki, konkursy, przeglądy, też Państwo widzą. Dalej utrzymujemy nagrodę TOTUS, czyli to jest nagroda wychowawcza
prymus klasy, prymus szkoły, najlepszy wynik w nauce i w klasie, i w szkole, i wyniki na egzaminach są promowane. Zagadnienia przedstawione w tej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny są na bieżąco monitorowane przez burmistrza Mijakowa. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do pytań na ten temat. Jeśli ktoś z Państwa radnych ma pytanie, proszę bardzo. Nie ma pytań. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor za bardzo obszerne przedstawienie tego materiału. Było to bardzo ciekawe. Przechodzimy teraz do punktu czwartego. Informacja burmistrza z prac między sesjami. Proszę o zabranie głosu Pana Burmistrza. Dziękuję bardzo. Rozpocznę od konferencji, w której brałem udział w Mrągowie, konferencji Ekogmina, na której zostały omówione problemy i możliwości rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnych. Miałem poznać możliwość doświadczenia gmin, które sięgały po środki unijne i zmodernizowały swoje obiekty, a także możliwości finansowania inwestycji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W drugim bloku szkoleniowym podpisałem się pod manifestem dla rozpoczęcia wdrażania programów, które przyczynią się do poprawy wraz z włodarzami sąsiednich gmin, czyli burmistrzem Ornety i wójtem Świątek, uczestniczyłem w wystawie w ramach drugiego ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy imienia Aleksandra Wołosa w Bibliotece Gminnej w Świątkach. Uczestniczyłem w dwóch spotkaniach Rady Nadzorczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Miłakowie. Odbyło się spotkanie z dyrekcją szkoły, na którym omówiono bieżące sprawy z działalności jednostki, a także w tym dniu spotkałem się z panią dyrektor MDK w sprawie organizacji zajęć i budżetu na rok 2021. Dwa razy spotkałem się z dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, z panem Grzegorzem Kieruzalskim. Dotyczyło to naszej współpracy i szczególnie skupiliśmy się na drugim etapie zagospodarowania osiedla kolorowego i w obecnej chwili jesteśmy na etapie zmiany zapisów w akcie notarialnym w celu pozyskania dofinansowania. Są to takie już formalności. Po raz drugi 10 października 2020 roku w świetlicy remizy OSP w Mijakowie odbyła się akcja poboru krwi zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną Miłakową we współpracy z Urzędem Miejskim w Miłakowie. Krew można było oddawać w godzinach między 9 i 12. Stąd w akcji uczestniczyło 26 osób, z czego 23 udało się oddać krew. Dzięki tym dobrym sercom naszych mieszkańców zapasy cenne dla życia krwi wzbogaciły się o ponad 10 litrów. I tu chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim dawcom i zaprosić na kolejną akcję, która odbędzie się 12 grudnia. Dnia 5 października podpisałem porozumienie z komendantem powiatowym Policji w Ostródzie pod inspektorem Marcinem Danowskim, na dofinansowanie przez gminę Miłakową zakupu samochodu nieoznakowanego typu SUV. Środki finansowe w kwocie 10 tysięcy złotych zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. W dniu od 1 do 30 września bieżącego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie przeprowadził weryfikację beneficjentów do programu operacyjnego pomocy żywnościowej 2014-2020 realizowanego w podprogramie 2020. Obecnie mamy około 1200 beneficjentów tejże pomocy. Zakończyły się zebrania wiejskie w sprawie uchwalenia wniosków do Funduszu Sołeckiego na 2021 rok. Wszystkie uwagi, które były zgłaszane na tych zebraniach, są skrupulatnie analizowane. Bardzo cieszę się z wnoszenia wielu ciekawych inicjatyw do funkcjonowania naszej gminy. Odbyły się zawody w kolarstwie górskim MTB RAJS 2020.
MTB, czyli akronim od Mountain Trail Bike, nazwa rowerów, których przeznaczeniem jest jazda w terenie trudnym, pozwala na to rowery szosowe czy trekkingowe. Zawody zorganizował pan Rafał, który zaprosił kolarzy do Miłakowa. Trasę specjalnie pod kolarzy MTB opracował i przygotował do zawodów Cezary. Trasa była wymagająca, interwałowa, obejmująca dużą ilość podjazdów i stromych zjazdów. Jedna pętla miała 14 km. Trasa była znakomicie przygotowana i precyzyjnie oznaczona. Zawodnicy mieli do przejechania 28 albo 42 km, czyli dwie albo trzy pętle. Organizatorzy zapewnili puchary i nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz gorący posiłek po zawodach. Tutaj prawie 100 osób brało udział w tym rajdzie. Wszyscy z niezwykłym zadowoleniem odnosili się do przygotowania trasy i poziomu trudności. I na koniec chciałbym podziękować, bo tu wymieniłem dwie osoby, ale tutaj na to podziękowanie zasługuje dużo więcej osób i wszystkim tym, którzy pomogli w organizowaniu tej imprezy, chciałbym serdecznie podziękować. Jak Góra z Górą to wydarzenie, które we wrześniu odbyło się na tak zwanej Diablej Górze w Książniku oraz w Parku Miejskim w Miłakowie, a które przez Radio SK zostało określone miastem nieziemskiego eventu. Na uczestników czekały liczne warsztaty, konkursy i pokazy. W ramach tej imprezy odbył się zjazd motocyklistów oraz koncert gospel. W MDK, czyli Miejskim Domu Kultury, rozpoczęły się przygotowania do organizacji 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który planowany jest na 10 stycznia 2021 roku. Zapraszamy wszystkich chętnych, aby włączyli się w działanie sztabu, szczególnie, że sytuacja pandemiczna, myślę, że podkreśla jeszcze to, że powinniśmy w tym wydarzeniu brać udział. W związku z ćwiczeniami ogólnopolskimi dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych w dniach 6-9 października 2020 roku został przeprowadzony trening systemu alarmowania i ostrzegania z możliwością włączenia syren alarmowych na zagrożonym obszarze kraju. Nadany został sygnał alarmowy, syrena, dotyczący zagrożenia powietrznego. Ogłoszono przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego marki Jelcz 004 z OSP Boguchwały. Przetarg odbędzie się 30 października piątek. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 9:05. Cena wywoławcza 10 900 zł. Od 29 października do 30 listopada 2020 roku rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020. Tu odwołam się do, że więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej agencji, w punktach informacyjnych, biurach powiatowych i oddziałach regionalnych. Również stworzona jest do tego bezpłatna infolinia. Można otrzymać dofinansowanie w procesie zwalczania skutków COVID-19. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców. Rekrutacja do projektu trwa do 31 listopada 2020 roku. Możliwe jest uzyskanie 80% dofinansowania do szkoleń i doradztwa. Informacje o projekcie dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Dnia 7 października złożony został wniosek o płatność rozliczający realizację projektu Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz wniosek realizujący realizację inwestycji utworzenie nawierzchni dróg w Miłakowie oraz modernizację chodników współfinansowego z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania seniorzy na drodze ekologii do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 5000 zł na promocję ochrony środowiska wśród seniorów w postaci organizacji 3 konkursów ekologicznych. W międzyczasie, między ostatnimi sesjami, ogłoszony został nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków powołanego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i nasza gmina złożyła 4 wnioski. Budowę wodociągu do miejscowości Warkałki, modernizację parkingu przy Urzędzie Miejskim w Miłakowie, modernizację zaplecza szatni przy Stadionie Miejskim w Miłakowie oraz modernizację dróg gminnych w obrębie miasta Miłakowo. Chodzi o ulicę Mazowiecką i ulicę Topolową. Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014, jak co roku, włączył się w obchody Europejskiego Dnia Współpracy. Tym razem zaprosił beneficjentów programu, w tym gminę Miłakowo, do wirtualnego rajdu rowerowego Polska-Rosja. Rajd odbył się w dniach między 18 a 27 września, a każdy z uczestników miał w tym czasie przejechać dystans minimum 10 km, fotografując się w obszarze realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego w ramach programu. Przedstawicielami gminy Miłakowo byli burmistrz Miłakowo oraz jego zastępca. Uczestnikom rajdu przyznano 6 nagród głównych oraz 14 nagród specjalnych. Jedna z nagród specjalnych powędrowała do mnie czytającego te słowo burmistrza Miłakowa Krzysztofa Szulborskiego za najładniejsze selfie. Dnia 16 października 2020 roku gmina Miłakowo otrzymała pismo potwierdzające rozliczenie projektu termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury, a tym samym inwestycję uznaje się za zakończoną. Zadanie polegające na wykonaniu poręczy przy schodach prowadzących do parku rekreacyjnego w Miłakowie, realizowane przez firmę KOSSPAW usługi ślusarsko-spawalnicze Arkadiusz Kosakowski, zostały odebrane 24 września 2020 roku. Dnia 23 października 2020 roku wykonawca robót budowlanych firma usługowo-handlowa Termoplast Eugeniusz Zagrabelny, zgłosiła gotowość odbioru prac budowlanych w inwestycji budowy świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowy świetlicy wiejskiej w Książniku. W dniu 5 października zostały zakończone i odebrane roboty budowlane w zakresie modernizacji chodnika w miejscowości Bieniasze i Rożnowo. Pracę realizowała firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Janina Dunajska. W celu dokonania przejęcia nieruchomości od KOWR w miejscowości Miłakowo, Gilginia, Boguchwały, Książnik, Ponary zostały ponownie złożone wnioski wraz z kompletem dokumentów. Dnia 7 października 2020 ogłoszono przetarg nieograniczony na doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Miłakowo w celu poprawy warunków oraz zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych. Termin składania ofert został wyznaczony na 15 października, a następnie przedłużony do 22 października 2020 roku. W wyniku ogłoszonego przetargu do zamawiającego wpłynęły 3 oferty złożone przez Grupa Inwestycyjna SP, spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością Leżajsk. Cena 189 702 zł i 24 zł brutto. Okres gwarancji 2 lata. Druga oferta to Moje Bambino, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Łódź. Cena 192 803 zł 73 zł brutto i też 2 lata gwarancji. Nowa szkoła, trzecia oferta to nowa szkoła, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Łódź. Cena 150 615 złotych 32 grosze. Dodatkowo okres gwarancji 4 lata. Termin wykonania zamówienia został określony w spedycji istotnych warunków zamówienia.
Termin rozpoczęcia realizacji od dnia zawarcia umowy. Zakończenie realizacji zadania nastąpi 14 dni od zawarcia umowy. I ostatnia informacja dotyczy remontu drogi między Morągiem a Ornetą. Od wykonawcy mam zapewnienie, że do końca listopada ta droga zostanie wyremontowana. W planach jest położenie nawierzchni oraz poboczy, utwardzenie poboczy oraz namalowanie linii oznakowania tego poziomego. Dziękuję pięknie. Dziękuję panu burmistrzowi. Przechodzimy teraz do punktu 5. Zapytania, wolne wnioski. Proszę bardzo, kto się zgłasza? Pan radny Józef Pełka. Proszę włączyć głośnik. Tak, włączyłem. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Ja tutaj mam pytanie do pana burmistrza, bo ostatnio się pojawił program wsparcia dla gmin po byłych PGR-ach. To jest taki nowy program jeszcze właśnie teraz w październiku. I jak jest pytanie, jak się gmina do tego programu stosunkuje, bo oczywiście my jesteśmy środowiskiem popegerowskim od zawsze i tu byłaby szansa na pozyskanie środków. Myślę, że przede wszystkim taką analizę ze strony tutaj Warkał, Rożnowa czy Gudnika. I kolejne pytanie dotyczy, jeszcze chciałbym wrócić właśnie do monitoringu, który w tym roku już poruszałem już od stycznia. W styczniu z interpelacją wystąpiłem na ten temat i wtedy uzyskałem odpowiedź od pana burmistrza, że będzie uruchomiony program na pozyskanie właśnie środków na wymianę całego monitoringu na terenie Miłakowa. Później w następnych miesiącach Akcja Katolicka również z takim zapytaniem wystąpiła do pana burmistrza i wtedy uzyskaliśmy odpowiedź, ta akcja uzyskała odpowiedź, że gmina wystąpi do operatora Energa o postawienie słupa w rejonie cmentarza na w celu zamontowania monitoringu w tym miejscu. A to wszystko mówię z tego powodu, bo mieliśmy bodajże jeszcze w tym miesiącu były kolejna kradzież na terenie osiedla w rejonie tych budynków gospodarczych i garaży. I po raz kolejny się okazało, że monitoring na terenie gminy Miłakowo jest no, po prostu bezużyteczny w tym momencie, bo policja po prostu nic nie mogła stwierdzić na podstawie tego monitoringu, który mamy. I ja myślę, że poza tym ten rejon cmentarza i właśnie tych budynków gospodarczych i osiedla w ogóle, to tam te kradzieże ostatnie czy wcześniejsze również pokazują, że szczególnie powinien być chroniony ze względu na to, że mamy taką sytuację. No, dochodzi do wandalizmów i tak dalej. To jest kolejny temat. I jeszcze dwa słowa na temat drogi do Morąga, bo pan burmistrz tu wspomniał, że będzie robiona do końca listopada. Rzeczywiście wcześniej mieliśmy zapewnienie od wicemarszałka Kuchcińskiego, że będzie to zrobione w trzecim kwartale, do końca trzeciego kwartału. Później w połowie tego miesiąca, dokładnie 13, wystąpiliśmy z interwencją do pana marszałka i był zdziwiony, że jeszcze nie jest zrobiona ta inwestycja. I zapewnił skierował do dyrektora, do Departamentu Infrastruktury i Geodezji i ten dyrektor właśnie zapewnił, że ta droga zostanie zrobiona do końca listopada. Także trzymajmy za słowo, że ten termin zostanie dotrzymany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana o zabranie głosu w tej sprawie. Dziękuję. To łatwiej będzie tak na poszczególne pytania odpowiadać radnych. Bardzo dziękuję panu Józefowi Pełce za zainteresowanie możliwością pozyskiwania środków, ale w momencie, kiedy tylko się ten program pojawił, to my go przeanalizowaliśmy. Rzeczywiście jest adresowany tylko do środowisk popegeerowskich. W sumie można 3 projekty złożyć na kwotę 5 milionów złotych. Ten projekt pojawił się miesiąc po tym, który Fundusz Inwestycji Lokalnych pojawił się miesiąc wcześniej.
Tam złożyliśmy to, co mówiłem w pracach międzysesyjnych, 4 inwestycje do realizacji. Do końca listopada, do końca października był termin na analizę tych wniosków i mam nadzieję, że na początku listopada zostanie ogłoszona lista tych projektów, które zostały zakwalifikowane i chcielibyśmy poczekać na rozstrzygnięcie tych projektów, bo może będzie trzeba któryś powielić, a jak nie, to przygotowaliśmy listę już projektów, które będziemy chcieli realizować w ramach tego właśnie projektu dla środowisk popegeerowskich. Także tutaj od początku, od momentu, kiedy pojawił się ten program, my go analizujemy, monitorujemy i przygotowani jesteśmy na złożenie wniosków. Co do monitoringu, czekamy na przyłącze. To cała kwestia, to nie kamera, ale jeszcze źródło zasilania. W związku z tym tam cały czas czekamy na przyłącze, gdzie będziemy mogli zainstalować kamerę i zasilić ją. I to jest cała odpowiedź na brak monitoringu w strefie cmentarza. Droga do Morąga, dziękuję, że Pana informacje i moje są zbieżne, bo też w Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg dostałem taką informację, że do końca listopada, także mam nadzieję, że jak już z dwóch źródeł potwierdziliśmy, to będzie wykonane. Czy satysfakcjonuje Pana odpowiedź na te pytania? Tak, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo za odpowiedź i proszę bardzo o następne pytania, jeśli są. Tak, są ja. Pani radna Ewa Stec, proszę bardzo. Tak. Panie burmistrzu, serdecznie dziękujemy, że pan osiedla kolorowego nie zostawił, że próbuje pan pozyskać pieniążki na zakończenie tej budowy. Poza tym jeszcze chciałam, wracając do pana Józefa, właśnie do tego monitoringu, dołożyć fakt, bo chciałam o tym właśnie mówić, o tej kradzieży, ale jeszcze o dewastacji naszych wiat. My już przy bloku 9C, jak jestem zorientowana, 3 razy wymienialiśmy zamknięcia. Ktoś nam to psuje notorycznie, więc ten monitoring jak najbardziej by nam się przydał. A poza tym jeszcze mam taką prośbę, bo sam pan mówił, że tam zgłaszają się ludzie a propos wywozu tych śmieci i w ogóle tych porządków. Prośba jest taka ode mnie i od mieszkańców, żeby zwrócić uwagę tym panom, którzy wywożą te śmieci, że oni teraz wrzucają nam te kosze, nie wsadzają, tylko wrzucają. Często są one otwarte i zmieniają miejsca takie już ustalone, gdzie co wyrzucamy. I jeżeli wieczorem oni zmieniają to zdarza się tak, że po prostu ktoś idzie, nie bierze na przykład latarki i wrzucać te śmieci tam, gdzie nie potrzeba. Więc jeżeli było ustalone, że tu stoi taki kosz, tu taki, to bardzo prosimy, żeby porządnie, nie wrzucany, nie wpychany do tych wiat, tylko elegancko postawione, bo my tego pilnujemy, my tam sobie często zamiatamy i żeby oni to uszanowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos, za te pytania i uwagi. Nie wiem, czy tam mogę coś powiedzieć, poza tym, że zwrócimy się do firmy obsługującej, żeby odnieśli się do tej sugestii, żeby rzeczywiście ustawiali na miejsca te pojemniki, które wyjmują z tych wiat. A co do tych aktów wandalizmu, praktycznie w każdej wiacie mamy ten sam problem. Te wiaty jeszcze są na gwarancjach, próbujemy, ale nie chcą już naprawiać, bo ile razy są robione. Ile razy można naprawić zamek? Nie wiem, na ile monitoring by to rozwiązał, ale będziemy próbowali rozwiązać jakąś tą sytuację. Ale z drugiej strony to też powiem, że tak jak patrzę na ten monitoring ludzki, patrzenia ludzi na to, kto może to robić, to może być
dużo bardziej przydatne niż każdy inny monitoring, bo jak będziemy mieli w nocy kamery, to one też nie wszystko utrwalą, też nie będzie można zobaczyć, kto to robił. Także moim zdaniem też można tutaj się odwołać do mieszkańców, żeby sami obserwowali, kto może być sprawcą tego typu wandalizmu. Tak, panie burmistrzu, mam kilka takich osób, które będą to śledziły i pilnowały. Dziękuję bardzo. No i to jest chyba najprostsza na razie, dopóki tego monitoringu nie zrobimy. A mam nadzieję, że kiedyś ten miejsca będą pokryte siecią monitoringu. Dziękuję. Super, dzięki. Dziękuję bardzo. Włączę się w ten temat i chcę powiedzieć, że dzięki tym wiatom poziom estetyki się diametralnie poprawił. A jeżeli chodzi o zamki, no one będą się psuły, dlatego jest kilka, jeżeli proszę bardzo, teraz następne osoby. Justyna Gołębiewska-Farys, chciałabym zabrać głos. Nie widzę. Justyna Gołębiewska-Farys. Tak, a pani Justyna, a nie zauważy. Niestety nic nie słyszę. Czy dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie moje jest od mieszkańca Miłakowa, że do tej pory nie zostało na WIP-ie umieszczona 23. sesja Rady. Czy ja mogę kontynuować? Tak, tak, proszę mówić. Dziękuję bardzo. Powtórzę swoje pytanie, bo coś nie łączy. Mieszkaniec zgłosił prośbę, kiedy zostanie umieszczona na BIP-ie 23. sesja Rady Miejskiej w Miłakowie. Ja bym prosiła o pytanie i odpowiedź, żebyśmy się nie pogubili, jeżeli mogę, tak? Oczywiście, już odpowiadam. Na samorząd zostały nałożone nowe obowiązki. Musimy do każdej sesji, oprócz tego, że jest dźwięk, jest obraz, to jeszcze musimy ją opisywać. I nie mamy takiego programu, który by to robił zdalnie, robi to pracownik i to wynika z czystej technicznej obróbki. On musi na każdą sesję wpisać litery na ekran, żeby każdy, kto ogląda, nie tylko słuchał, ale widział te literki. To zostało prawnie wprowadzone i te opóźnienia wynikają nie z naszej złej woli, tylko z tego, że nie mamy oprogramowania. To trzeba samemu ręcznie wklepać. Mam nadzieję, że to szybciej będzie kiedyś trwało. Jeszcze może tutaj poproszę panią sekretarz, żeby więcej powiedziała w tej kwestii. Szanowni Państwo, weszła w życie ustawa tak zwana o dostępności i mamy obowiązek nakładać napisy na sesję. To, co Państwo mówicie, musi być mieć odzwierciedlenie w napisach. Kwestie techniczne, ale to zabiera bardzo dużo czasu pracownikowi. Dopóki nie będziemy mieli programu, który to będzie za nas robił, może być taka sytuacja, że te sesje będą z dużym opóźnieniem publikowane. W sąsiednich gminach miałam też wiele telefonów. Do tej pory nawet nie mają opublikowanych sesji z sierpnia. My staramy się to robić sukcesywnie na tyle, ile nam czas pozwoli. Niestety, przepisy nakładają na nas nowe obowiązki. Staramy się do tego przygotowywać, natomiast w przyszłym roku budżetowym dopiero zaplanowaliśmy środki na zakup tego programu, który też nie kosztuje mało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I kolejne moje pytanie. Mieszkańcy ulicy Olsztyńskiej zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc w wycince dwóch drzew. Te drzewa znajdują się między blokami. Jest to brzoza, która rośnie bardzo blisko bloku i zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom. Mieszkańcy martwią się, że uszkodzi ona blok podczas złych warunków atmosferycznych. I mam pytanie do pana kierownika. Czy można pomóc w wycince tych drzew? Czy można te drzewa usunąć? Chciałabym dodać, że drzewa te stoją na terenie gminy naszej. Nie jest to teren wspólnot mieszkaniowych. Czy możemy pomóc tej ulicy? Ja bym chciał, żeby mieszkańcy złożyli taki wniosek do burmistrza i wtedy wystąpimy do starostwa o zgodę po prostu na usunięcie tych drzew, a dalej to już kwestia techniczna, jak do tego podejdziemy, tak? Ale najpierw, żeby złożyli wniosek przede wszystkim.
Dobrze, dziękuję bardzo. Ja pomogę. Dziękuję. Kolejne moje pytanie jest też również do pana Mariusza. Czy na osiedlu kolorowym na terenie gminnym podczas wakacji było koszenie? Ile razy to koszenie nastąpiło tam na osiedlu kolorowym? Nie było koszenie, ponieważ był to plac budowy przekazany wykonawcy i tam, gdzie był plac budowy, my nie kosiliśmy, nie wchodziliśmy. Dobrze. A ja chciałam jeszcze nadmienić, że na ulicy Olsztyńskiej tam są też, jak już wspomniałam, dwa bloki. I ten teren jest terenem gminnym, również wymaga koszenia. Chciałabym powiedzieć, że mieszkańcy powiedzieli, zgłosili do mnie, że w okresie wiosenno-jesienno-letnim było tam koszone tylko raz i zostały zebrane śmieci. Do dnia dzisiejszego worek z tymi śmieciami tam zalega, nie został wywieziony. Prośba jest do państwa o to, żeby tam również kosić systematycznie. Mówię o ulicy Olsztyńskiej, tak? Czy jest to możliwe, panie kierowniku? Tak, będzie to możliwe. Dziękuję panu bardzo i proszę, proszę bardzo, jeżeli można. Ja chciałam się też zapytać, czy z nami jest prezes gospodarki komunalnej, czy nie? Bo mam pytanie do pana prezesa. Nie mamy łączności z panem prezesem. Nie mamy łączności z panem prezesem. To ja mam jeszcze jedno pytanie. W zasadzie to nie jest nowy temat. Pani radna, ale może pani swoje pytanie zgłosić. Jest pan burmistrz, przecież spółka to jest nasza i w związku z tym może uzyska pani odpowiedź. Bo chciałabym pana prezesa zapytać. Wiemy doskonale, że został zwolniony wieloletni pracownik spółki. Ja bym chciała się zapytać, czy na jego miejsce został zatrudniony nowy pracownik i czy jakie ten pracownik ma doświadczenie zawodowe i wykształcenie? To było moje pytanie do pana prezesa. Jeżeli pan burmistrz ma wiedzę na ten temat, to bardzo proszę. Proszę, panie burmistrzu. Nie wiem, czy tak dobrze odpowiem, jakby to zrobił pan prezes. Natomiast nowy pracownik jest inżynierem z uprawnieniami do projektowania instalacji sanitarnych. W związku z tym przygotowanie, przynajmniej zawodowe, ma dużo lepsze niż poprzedni pan kierownik. Natomiast cały czas czynnie doszkala się w tych problemach, które czekają go tutaj na terenie gminy Miłakowo. Z tego, co widzę, kontakt z mieszkańcami Miłakowa ma dużo lepszy niż poprzedni pan kierownik. Także zadowolony jestem chociaż z tego, że tutaj w relacjach z mieszkańcami nie przychodzą do mnie ludzie na skargi i to jest taka wartość dodana poza kompetencjami tymi zawodowymi. Nie wiem, czy zadowoliłem panią radną tym pytaniem, odpowiedzią. To jest pytanie od mieszkańca. Myślę, że mieszkańcy będą zadowolone. Jeżeli nie, to dam jeszcze na następny. Dobra, no dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejne moje pytanie. Chciałabym poruszyć sprawę, która już tu została wcześniej na poprzednich sesjach poruszana, a mianowicie dotyczy ona mieszkańców Miłakowa, którzy handlują handlem obwoźnym. Chciałabym tutaj powiedzieć, że ten nasze miejsce, w którym ten handel w tej chwili się odbywa, kurczy się, tak? I działki te są sprzedawane w tych miejscach, ludzie tam otwierają swoje biznesy. I moje pytanie i prośba jest taka, żeby znaleźć tym ludziom godne miejsce do ich pracy, ale żeby to miejsce było również dla nich atrakcyjne, jak i dla mieszkańców. Czy istnieje taka możliwość, to jest moje pytanie, żeby w tym miejscu, gdzie do tej pory ci ludzie handlują, wydzierżawić im jakiś teren gminny na 3 lub na 4 lata? To jest pierwsza część mojego pytania. Może już państwo na ten temat rozmawialiście. Oczywiście, oczywiście, że już z tymi ludźmi, którzy są zainteresowani, wiem, o co chodzi, wiem, że ludzie są przed emeryturą, chcieliby do emerytury ten handel swój dociągnąć i mamy dla nich kilka propozycji lokalizacyjnych. Myślę, że nie będzie problemu, żeby przynajmniej z nimi tą sprawę załatwić. Także tutaj uważam problem za łatwy do załatwienia. Także akurat w przypadku tych państwa. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, bo ci ludzie zgłosili się do mnie. Ja tylko chcę się dopytać, kiedy możecie państwo się spotkać?
Czy to będzie bliski termin, czy odległy? Zrobię to dzisiaj. Z przyjemnością zrobię to dzisiaj. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Miód na moje serce. Dziękuję bardzo. Myślę, że to są wszystkie moje pytania. Dziękuję państwu bardzo. Pan Henryk Kuszpit, proszę bardzo. Tylko dotknę i włączę się. Dziękuję, panie przewodniczący. Moje pytanie, panie burmistrzu, może pan się orientuje, czy zakończył się ten remont na ulicy Katowickiej? Jakie były jego koszty? Ten budynek na ulicy Katowickiej. Widzę po pana minie, pana burmistrza, to nawet nie wie, o który budynek chodzi. I drugie moje pytanie, czy na ulicy Okrężnej został opracowany już ten projekt? Bo czekamy na ten projekt już kilka miesięcy. Dziękuję, to są moje pytania. Proszę pana burmistrza. O, już odpowiadam. Katowicka jest zakończona, a jaki tam był koszt tego? 14 tysięcy chyba kosztowało spięcie tego. Netto. I powiem tak, że trudność polegała na tym, że trzeba było tą technologię spinania tego budynku uzyskać zgodę konserwatora zabytków. I to się pod nadzorem konserwatorskim odbywało. Także to jest zakończone i tylko zastanawiałem się nad czymś innym, ale wiem, o który remont chodzi, wiem, jak to wyglądało, wiem, jaka technologia została zastosowana i kto nadzorował. Także mam nadzieję, że tu usatysfakcjonowałem pana radnego. Natomiast druga część pytania. Ulica Okrężna jest w trakcie realizacji. Szacowany koszt inwestycji od projektanta to jest ponad 661 tysięcy. Przygotowujemy się do tego, jakby pojawiły się pieniądze z tego funduszu, o którym już tu wspominałem, tym pan Józef zaczął od niego, czyli od tego funduszu dla miejscowości popegeerowskich, to chcielibyśmy skorzystać z tego i te 5 milionów na 3 inwestycje jakoś znaleźć, żeby to zagospodarować i mam nadzieję, że ta ulica znalazłaby się w tym projekcie. Dziękuję. Panie burmistrzu, ja jeszcze chciałem, a to już zakończona została ta cała, ten remont na ulicy Katowickiej, to tak w takim stanie zostanie? Tak, to miało być tylko zabezpieczenie przed pękaniem. Tam nic, nie, elewacji nie będziemy robili. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, kto jeszcze chce zabrać? Panie przewodniczący, czy ja mogę jeszcze? Halo? Pan Henryk wyłączy swój. Tak, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pani Anna. Ja chciałam tylko dopowiedzieć, bo nie dopchałam się przed panem Henrykiem w sprawie tego koszenia na osiedlu 30-lecia. Ja kontaktowałam się z panem Mariuszem. Dostałam właśnie taką wiadomość wtedy, że jest to teren budowy. Napisałam sama ogłoszenia. Były powieszone one we wszystkich blokach, na wszystkich klatkach. Spotkałam się ze zrozumieniem, że to jest plac budowy i większość mieszkańców bloków zrobiła to we własnym zakresie. Natomiast w momencie, kiedy budowa została tam około połowy sierpnia odebrana, to proszę mi wierzyć, że od razu weszły kosiarki. Także wszystko było ok, bo to tutaj pytała pani radna Justyna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto jeszcze chce zadać pytanie? Aneta Machnyk, poproszę. Tak, proszę bardzo o zabranie głosu. Dziękuję. Moje pytanie dotyczy procesu sprzedaży działek gminnych położonych przy ulicy Mickiewicza. Tym tematem zajmowaliśmy się na ostatniej komisji. I moje pytanie, czy coś w tym temacie się zmieniło? Czy są jakieś nowe informacje, które istotnie wpłyną na sprzedaż tych działek? Czy mieszkańcy zostali poinformowani co do sytuacji, w której nie będą mogli wykupić, jaki będzie dalszy
proces sprzedaży. To jest pierwsze pytanie, a druga to tak naprawdę jest prośba. Mieszkańcy ulicy Mickiewicza wnoszą o postawienie dodatkowej lampy na wjeździe. Tam w okresie letnim został dołączony dodatkowy punkt świetlny na lampie, która jest na samym wjeździe na ulicę Mickiewicza, ale to oświetlenie jest niewystarczające, ponieważ odległość między dwiema sąsiadującymi lampami jest tak duża, że nie oświetla w dużej części jezdni. Także proszę o możliwość rozpatrzenia tej naszej prośby. Dziękuję. Na pierwszą część. Proszę bardzo. Na pierwsze pytanie odpowiem tak, że zostało wydane zlecenie wyceny, bo to, o czym mówiliśmy, to było bardzo wstępne. I to Państwo zadecydowali, żeby to wycenić, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, bo to Państwo będziecie mogli wtedy podjąć decyzję, czy udzielić jakąś bonifikatę, czy nie. Także chcieliśmy najpierw przygotować to od strony formalnej już, żeby była wycena, potem będziemy rozmawiali, także ten proces trwa. Co do lampy, znamy to ten problem. Rzeczywiście wjazd na Mickiewicze jest nie do końca doświetlony i tutaj w budżecie na przyszły rok tą lampę uwzględniliśmy jako bardzo ważny element dla bezpieczeństwa właśnie tego wjazdu. Także został uwzględniony już w propozycjach na przyszły rok. Dziękuję, cieszy mnie to bardzo, panie burmistrzu. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Proszę bardzo, czy są jeszcze pytania? Czy ktoś się zgłasza? Zalewa. Halo? Proszę bardzo, pan Henryk Zalewa, proszę bardzo. Bo ja tu miałem taką techniczną przerwę, nie wiem, czy nie będę się powtarzał, nie mogę połączenia uzyskać, ale mam takich parę spraw, które chciałbym tutaj poruszyć. Pierwsza rzecz to dziękuję bardzo tu w imieniu mieszkańców, panu burmistrzowi, że w końcu to skrzyżowanie jest tutaj przebudowywane. I myślę, że będzie o wiele bezpieczniejsze. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to mam prośbę taką do pana przewodniczącego Komisji Skargi Wniosków, pana Zbigniewa, o zwołanie tej komisji. Prosiłem go już chyba 3 razy, żeby zakończyć tę sprawę, tak głośno rozdmuchaną na początku, a teraz jakoś tak nie możemy się zebrać, żeby to zakończyć, tą sprawę związaną z panem burmistrzem. I następna sprawa, mam od mieszkańców takie zgłoszenia, takie pretensje, petycje. Były ten protest jest. Ten protest jest, wiadomo, pozwolony każdemu, tylko my robimy sesję zdalnie, bo boimy się koronawirusa, a tu idzie cała gromada ludzi i w maseczkach, ale obok siebie krzyczą, nad nimi to unoszą się te opary ich wydechów. I na pewno to nie jest wcale bezpieczne. Czy to my musimy się stosować, a inni do tych zaleceń nie muszą się stosować. No chciałbym powiedzieć na to uwagę, że to coś jest nie tak. Nie wiem, kto to organizuje, ale jeśli organizuje to Dom Kultury, no to jakoś to nie koliduje z tym zadaniami tego Domu Kultury. Protesty są protestami, ale to trzeba zachować i odległość, i jakiś porządek. Skoro nie ma możliwości zgromadzeń, to nie powinny tutaj dyrekcja, czy tam, nie wiem, kto to organizuje, organizować takich zgromadzeń, skoro my wszyscy mamy się do tego zaleceń stosować, a oni są wyjątkowi, nie muszą się stosować. I następna sprawa, jeszcze takie wulgarne okrzyki, no młodzież to jest zaangażowana i myślę, że to jest nie na miejscu w tym wypadku. Każdy ma prawo do protestu, niech protestuje, ale w taki sposób, który no, jest dozwolony w tej chwili. I te sprawy 3 chyba chciałbym poruszyć więcej. A, jest jeszcze jedna prośba. Jest zgłoszenie takie mieszkańców, które rozpatrywać przy budżecie. Dziękuję bardzo. Halo? Tak? Halo? Nie słyszymy pana, nie wiemy, co mówił pan przed chwilą. To pytanie ostatnie, niech pan jeszcze raz powtórzy.
To znaczy jest taki wniosek, ja też z panią sołtys muszę przeanalizować. Mieszkańcy górnego osiedla proszą, czy nie byłoby możliwości zorganizowania jakiegoś małego placu zabaw dla dzieci z tego osiedla. I przy okazji jeszcze jedna rzecz, tak w tej chwili mi przyszło do głowy, bo jest tam ta droga zrobiona, ten deptak, ale skrzyżowanie tutaj za cmentarzem jest tak zakończone, że kończy się Polbruk i jest od razu głęboki rów. Ja tam rozmawiałem z panem Mariuszem na ten temat. To jest trochę niebezpieczna sprawa, bo tam jadąc rowerem czy coś, to można wpaść do rowu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto będzie mówił? Pan burmistrz i chyba pan kierownik. Pan kierownik, proszę bardzo. Pan kierownik, proszę bardzo. Ty Mariusz będziesz. Panie Henryku, dziękuję za te słowa otuchy przy okazji robienia tego skrzyżowania, bo rzeczywiście mam nadzieję, że ono wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców, którzy korzystają z tego przejścia. To jedno z głównych takich trudnych przejść w Miłakowie, najbardziej niebezpieczne, także mam nadzieję, że to bardzo szybko inwestor, znaczy wykonawca. Przepraszam, panie burmistrzu. Uwaga do pana radnego zalewy, żeby był głośnik. Też nie zrozumiałem. Żeby zalewa wyłączył mikrofon. Do pana Henryka zalewy. O, już, dobrze, już chyba. Uwaga, żeby wyłączył głośnik. O, już chyba będzie dobrze. Także dziękuję tutaj i mam nadzieję, teraz że, proszę bardzo. Że szybko to skrzyżowanie zostanie zrealizowane, szybko ta inwestycja dobiegnie końca. Co do protestów, ja nie widzę tam zaangażowania Domu Kultury jako instytucji, więc nigdzie, w żadnym momencie, bo dbam o to, żeby Dom Kultury nie był w to angażowany, rozmawiałem z panią dyrektor i ona może potwierdzić to, ale z tego co wiem, na czas protestu brała urlop wypoczynkowy, więc nawet nie była w pracy, że nikt nie może powiedzieć, że to mówię już tak, a jako osoba publiczna ja niestety jeszcze nie mam takich możliwości, żeby ograniczyć komuś wolność. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony też nie mam kompetencji, uprawnień do tego, żeby wpłynąć na ludzi, którzy chcą coś manifestować. W związku z tym, jeżeli tam jest łamane prawo, jeżeli ktoś czuje się w jakiś sposób dotknięty, to ja nie jestem instytucją, która może tu w tym momencie pomóc. Są powołane do tego instytucje i mówię, myślę, że one są lepszym adresatem tego typu uwag. Ja ze swojej strony robię wszystko z panią dyrektor. Miałem już rozmowy na ten temat. Cały czas pani dyrektor mówi, że jest osobą prywatną i ma prawo do wygłaszania swoich poglądów. Tyle. No, o taką Polskę walczyliśmy, żeby wolność tu była i myślę, że trudno by było dzisiaj ograniczać tą wolność. Co do tego placu zabaw, to ja nie wiem, bo słyszę to pierwszy raz. Pomyślimy, jak usłyszymy jakiś projekt bardziej precyzyjny, bardziej konkretny, to będziemy rozmawiali, także dziękuję. A z tym rowem, czy z tym, to jeżeli jest tam jakaś sytuacja, to dowieziemy kruszywa, jeżeli się okaże, że tam jest, czy tam, a to widzę, że pan kierownik w tej kwestii może powie słowo. Jeżeli mogę, szanowni państwo, no rzeczywiście jest tam około ponad metr głębokości tego rowu. No, trzeba było go zabudować, więc ponieść jakieś tam koszty i przykryć ten rów, włożyć tam rurę po prostu i zasypać to w tym miejscu. No nie, do tej pory nie było żadnego przypadku. Rów jest odkryty już ponad 3 lata, więc no kwestia zastanowienia się, czy rzeczywiście jest to tak bardzo niebezpieczne. Myślę, że no nikt nie będzie jeździł po rowach specjalnie, chyba że w zimę ewentualnie może kogoś ponieść. No, do rozważenia temat, tak jak będzie pan burmistrz. Ja skorzystam z okazji, że jeszcze mam głos. Jeżeli mogę, to chciałbym powiedzieć, że zleciliśmy również już opracowanie dokumentacji na parking przy ośrodku zdrowia. I mam taką wstępną wycenę i jest to ponad 157 tysięcy złotych na dzień dzisiejszy wstępnych takich, że tak, kosztorysu inwestorskiego wstępnego. To jeszcze państwa poinformuję przy okazji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzielono. Teraz zgłasza się pani. A, przepraszam bardzo, nim oddam głos pani dyrektor Domu Kultury, to ja chcę jeszcze tu wrócić do tego skrzyżowania, bo ten temat rozpoczął się chyba 3 lata temu. Pan kierownik Smoliński będzie pamiętał. Ja to rozpoczynałem. Patrzcie państwo, jak to długo trwa, żeby poprawić bezpieczeństwo na tak newralgicznym skrzyżowaniu, jakim jest Kopernika, Warszawska, Okrężna i Konopnickiej. Ale bardzo dobrze, że to się robi. Zobaczymy, jaki będzie. Udzielam głosu pani dyrektor Domu Kultury. Słyszy mnie pani? Ja pana słyszę. A czy mnie słychać? Jak teraz słychać? Szanowni państwo, chciałam państwa zapewnić, że Dom Kultury nie był i nie jest i nie będzie organizatorem żadnych protestów dotyczących tej sytuacji, która się jest w tym momencie. Burmistrz mówił o tym urlopie. To był jeden czas, gdzie jeden z mieszkańców atakował mnie prywatnie na moim prywatnym profilu, na prywatnym profilu społecznościowym, gdzie chciałam zgłosić to do policji, ponieważ atakował mnie prywatnie, dlatego uważałam, że jest to sytuacja, gdzie powinnam pójść ja jako ja. I szłam tutaj na posterunek policji, po prostu, a ponieważ panów policjantów nie było, komendant prosił, żeby zadzwonić na 112, co uczyniłam. Nie można było przyjść zgłoszenia, byłam na komisariacie w Olsztynie, bo tam też mieszkam, więc poradzono mi, żebym złożyła sprawę do sądu. Nie omieszkam to uczynić. Jednak państwo się znają, jeżeli państwo wiedzą, o kogo chodzi, bo ja przez rok już, jak u państwa pracuję, nie widziałam tego człowieka na oczy, a ja nikogo nie zaczepiam. Szanuję wszystkie uczucia, więc prywatnie prosiłabym, żebyście państwo porozmawiali z nim jak z człowiekiem, żeby nie obrażał ludzi na moim profilu prywatnym i też na pozostałym profilu. Był jeden incydent, gdzie jedna osoba wpłynęła na bojkot Miłakowskiego Domu Kultury i tutaj się czuję zobowiązana do tego, żeby bronić mieszkańców, którzy tu przychodzą i zajmują się tym, co trzeba, czyli przychodzą na warsztaty, korzystają z naszej wiedzy i doświadczenia i naszych instruktorów. Wystosowałam pismo takie do tej osoby, gdzie nawołuję go do tego, żeby przeprosił mnie na łamach portalu społecznościowego. Jest to pan, ja chyba jest RODO, to nie wiem, czy ja mogę powiedzieć nazwisko, który wyłączył możliwość komunikowania się z nim, jeśli chodzi o komentarze, więc będę się starała mu dostarczyć tą informację i w ciągu 3 dni oczekuję sprostowania. Jeśli nie, będę występowała na drogę prawną, bo nie pozwala obrażać instytucji, w której pracuję, państwa jako radnych, bo to jest nasza wspólna tu sprawa i pana burmistrza jako przedstawiciela tego miasta. Proszę mieć pewność, że Dom Kultury nie uczestniczy w żadnych sytuacjach. Przychodziła do mnie policja z pytaniem, kto jest organizatorem. Nie wiem, ponieważ to się społeczeństwo samo organizuje. Policji pomogłam. Ci, którzy byli na proteście, słyszeli apel, który przekazałam od policji, żeby się zachowywać kulturalnie, że panowie policjanci i panie policjantki są tu w pracy, żeby zabezpieczyć, że tak powiem, bezpieczeństwo mieszkańców, którzy przyszli. Więc z mojej strony to tyle. Jeżeli jestem na protestach, jest to moja prywatna sprawa i myślę, że nie powinno być to przedmiotem rozmowy tutaj na tym. Jeśli państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę. To wszystko. Henryk Zalewa, jeszcze mogę? Proszę. Dziękuję bardzo. Kto chce zabrać głos? Henryk Zalewa. Halo? Ktoś? Halo? Zalewa.
Ja dziękuję bardzo za te wyjaśnienia. Właśnie o to mi chodziło, żeby to było zaangażowanie. I jeszcze jedno. Halo? Proszę bardzo, bo nie słychać pana. Proszę bardzo. Bo nie słychać pana. Proszę bardzo. Halo? Teraz słychać mnie? Tak. Ja mam jeszcze jedną sprawę. Chciałem jedną w imieniu mieszkańców podziękować panu burmistrzowi za sprawne i szybkie wykonanie podjazdu tutaj u sąsiadów. Szczególnie z tego, że jest człowiekiem niepełnosprawnym, no i ma teraz no, komfortową możliwość podjechania na działkę w celu wypoczynku, rekreacji. I więc serdecznie dziękuję w imieniu tutaj mieszkańców sąsiedniego bloku. Dziękuję również pani dyrektor za wyjaśnienia. I chodzi o to, że niektórzy ludzie, no jak tu pani sama zauważyła, podejrzewali, że to pani organizuje. Skoro jest to nieorganizowane zewnętrznie, to dziękuję bardzo i to miało wszystko moje. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani dyrektor Miłokowskiego Domu Kultury. Bardzo jasno i wyraźnie wyjaśniła całą sytuację. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Tak, panie przewodniczący, chciałem. Pan radny Opoka, proszę bardzo. Tak, dziękuję bardzo. Ja chciałem się tutaj dostosować do tego, co pan mówił, członek komisji mojej, pan Henryk Zalewa. Panie przewodniczący, powiem tak. Panie Henku, poczekamy spokojnie. Nie wolno nic zrobić na hop, hop, hop i szybko. A w tej chwili to pan tak mnie tutaj postawił taką ścianą, że ja nic nie działam, nic nie robię. Nie można. Można robić wszystko spokojnie i wtedy człowiek dojdzie do wszystkiego. A pewne materiały pan dostał, zapoznał się pan z tymi materiałami. Ja powiedziałem panu, że będzie komisja w październiku przed tą sesją, ale wyszła taka sytuacja, jaka jest w kraju, dlatego zrobiłem to, że spotkamy się w listopadzie, jeżeli to wszystko ustąpi, ta pandemia, i wtedy ustalimy wszystko i komisja podejmie decyzję. I wtedy wszystko przekażemy do Rady. I chciałem pana uspokoić, niech pan nie będzie taki nerwowy, że pan trzy razy mnie tam mówił. Tylko jeden raz, po ostatniej sesji. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Pani radna Hanna Walczyk ma głos. Proszę bardzo. Proszę włączyć mikrofon. Tak, teraz. Teraz już mnie słychać, tak? W zeszłym roku pytałam już o tą sprawę, w tym roku kontynuuję, a chodzi o to, że przeznaczyliśmy 30 tysięcy na prace konserwatorskie i prace remontowe. Do 30 września trzeba było złożyć wnioski. I chciałam się zapytać, czy są prawidłowo złożone wnioski, bo w zeszłym roku jakieś tam formalności nie były dokonane i nie były przyznane pieniążki. Więc się w tym roku pytam, czy już zostały rozpatrzone te wnioski, bo do 30 września trzeba było je składać. Nie wiem, kogo mam pytać, kto mi na to odpowie. Dziękuję. Oczywiście kierowane jest pytanie do pana burmistrza. No jeśli pan burmistrz odpowie sam. Tak, pan burmistrz może mi na to odpowiedzieć. Już odpowiadam, proszę, już bardzo. Spieszę z odpowiedzią. Pani radna, wniosek został złożony. Po zatwierdzeniu, przy okazji rozpatrywania budżetu, będziemy nad nim debatować. I mam nadzieję, że wszystko jest dobrze, bo na razie jeszcze tych wniosków nie rozpatrywaliśmy, tylko chcieliśmy, żeby te terminy ustawowe były zachowane. Także w odpowiednim momencie poinformujemy o tym, jaka jest ich dalsza kwestia, ale zostanie przyjęty do budżetu. Dobrze, dziękuję bardzo. Tyle miałem. Proszę bardzo, kto jeszcze z państwa chce zabrać głos? Pani radna Ewa Stet, dzisiaj bardzo aktywna. Proszę bardzo. Proszę bardzo, ma pani głos.
Pani radna, proszę włączyć mikrofon. Proszę włączyć mikrofon, nie słyszymy panią. To jeszcze raz muszę, tak? Tak. Ponieważ dostałam tu kilka na Messengera pytań, to chcę państwu tylko powiedzieć, że ludzie są zbulwersowani. Tu większość chyba podejrzewam młodzieży, że sprawa dotyczy chyba tych, znaczy nie chyba, tylko na pewno tych strajków, ponieważ uważają, że jeżeli na terenie Miłakowa odbywają się przeróżne procesje i pochody i wiadomo, że tam ci ludzie starsi może podchodzą do tego bardziej może kulturalni, może wiadomo, jeśli chodzi o religię, no to się modlą, dzieci gdzieś tam idące do z przedszkola czy ze szkoły też krzyczą. Natomiast oni tutaj na tym strajku, no niestety, proszę państwa, nie jesteśmy jedyni. Cała Polska strajkuje. Ktoś dał im chyba taki przykład, że może za bardzo na emocje podziałał, że faktycznie no czasami jest to, no nie wiem jak to się wypowiedzieć, może za mocne, no ale pytają, gdzie oni mogą się wypowiedzieć. O, tak, takie pytanie jest. Chcą stanąć po prostu w obronie, bo uważają, że mają takie prawo. Ktoś mi odpowie? To ja przekażę zaraz. No nie wiem, tutaj pani dyrektor Domu Kultury wyjaśniała na temat wolności i zgromadzeń, protestów. No cóż tu możemy powiedzieć? No, ale gdzie młodzież się może wypowiedzieć? To jest prawo, które nam jest przynależne. No tak. No dobra, fajnie. Dobrze, dziękuję. Pani dyrektor Domu Kultury. Tak? Dyrektor jeszcze ma... Jeśli mogę, no trudno jest tutaj, żeby ktokolwiek zabrał głos, pani Ewo. No nikt nikomu nie powie, gdzie ma się wypowiedzieć. No to jest takie pytanie młodzieży, no to co pani ma ktokolwiek powiedzieć już z nas? No, gdzie ma się ktoś wypowiadać? Każdy ma wolną wolę i... To jest prywatne pytanie do każdego. No, myślę, że tutaj nikt nie da odpowiedzi na to pytanie po prostu. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto jeszcze z państwa chce zabrać głos? Nikt się nie zgłasza. Obradujemy już 2 godziny. To nie wiem, czy jakaś przerwa by się należała. Ja dziękuję wszystkim za pytania jeszcze, panie przewodniczący. Tak, dziękuję bardzo. Czy jeszcze może jakaś, czy jakaś przerwa? Tak? Nikt się nie zgłasza. To 10 minut przerwy w takim razie.
egzemplarzach. Przewodniczący Rady Miejskiej również w ustawowym terminie złożył swoje oświadczenie majątkowe wojewodzie warmińsko-mazurskiemu. Zgodnie z artykułem 24a ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Ostródzie w celu dokonania analizy oświadczeń. Podczas dokonywania analizy oświadczeń majątkowych przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłakowie nie stwierdzono uchybień. Oświadczenia majątkowe radnych zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie. Do dnia 16 października 2020 nie otrzymano analizy oświadczeń majątkowych dokonywanych przez Urząd Skarbowy w Olsztynie. I do Rady Miejskiej również od wojewodzie warmińsko-mazurskiemu w terminie określonym ustawą. Nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym. Z majątkowe za 2019 rok pana Krzysztofa Szulborskiego, burmistrza miasta i gminy Miłakowo w terminie określonym ustawą. I tu taka jeszcze jest uwaga. W punkcie 8 wykazano nieprawidłowy dochód z tytułu umowa zlecenie 2448 zł, a winno być 2693,74 grosze. To zeznanie podatkowe PIT-u. W punkcie 2 rzymskie, arabskie 2 rozbieżności podawanej powierzchni mieszkania, oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2020, 55,2 m2, nie pokrywa się z powierzchnią wykazaną w uprzednio składanych oświadczeniach, to znaczy z poprzednich lat. Tam było 39,93. To tylko taka tutaj jest uwaga i to tyle, jeżeli chodzi o te informacje. Teraz przechodzimy do punktu 8. To jest przedstawienie protokołu kontroli problemowej w gminie Miłakowo w zakresie realizacji inwestycji gminnej pod nazwą Zagospodarowanie przestrzeni publicznej osiedla kolorowego w Miłakowie. Ja poproszę panią radną Anetę Machnyk, która kierowała tym zespołem dwuosobowym, o omówienie tego protokołu, ponieważ jest to 7-stronicowe opracowanie, a tylko omówienie, pani radna, tak? Wcześniej uzgodniliśmy. Tak. Proszę bardzo, pani radna, pani głos. Dziękuję bardzo. Przedstawię państwu protokół kontroli w zakresie kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Miłakowie. Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską w Miłakowie w planie pracy komisji przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Miłakowie nr 15/99/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miłakowie w składzie radna Aneta Machnyk, kierownik zespołu kontrolnego, radny Henryk Zalewa, członek zespołu kontrolnego. Działając na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 5 października 2020 roku, termin rozpoczęcia kontroli i zakończenia 14 października 2020 roku. Burmistrz Miłakowa, pan Krzysztof Szulborski, upoważnił do reprezentowania go w trakcie kontroli panią Annę Maśnik, skarbnika gminy, kierownika referatu finansowego oraz pana Mariusza Smolińskiego, kierownika referatu gospodarki terenowej. Dokonano wpisy kontroli książki kontroli jednostki pod pozycją numer 1. Kontrolą problemową objęto realizację wybranych przez Komisję Rewizyjną inwestycji prowadzonych przez gminę Miłakowo w pierwszym półroczu 2020 roku pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności. W trakcie kontroli problemowej dokonano następujących czynności kontrolnych. Wyznaczono próbę kontrolną jako zadanie inwestycyjne pod nazwą Zagospodarowanie przestrzeni publicznej osiedla kolorowego w Miłakowie. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy z dnia 19 października 2018 roku zmienionym aneksem numer 1 i aneksem numer 2. Jako okres podlegający kontroli problemowej wyznaczono okres realizacji zadania inwestycyjnego przypadający na lata 2018-2020.
20. W wyniku czynności kontrolnych na podstawie przedłożonych dokumentów, to jest dokumentacji przetargowej, kosztorysowej i dokumentacji projektu inwestycji, a także dokumentacji finansowej, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu, zespół kontrolny dokonał następujących ustaleń. Po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi w przedmiocie kontroli stwierdza, że realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą Zagospodarowanie przestrzeni publicznej osiedla kolorowego w Miłakowie obejmuje lata 2018-2020. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika referatu gospodarki terenowej w Miłakowie, pana Mariusza Smolińskiego, realizację zadania poprzedziły konsultacje społeczne przeprowadzone z mieszkańcami osiedla kolorowego w zakresie celowości inwestycji. Niesporządzone zostały jednak na tę okoliczność protokoły z przeprowadzonych spotkań. Następnie zespół kontrolny podjął kontrolę opracowania dokumentacji projektowej, opracowania dokumentacji pierwszego etapu inwestycji, rozliczenia tego etapu inwestycji oraz drugiego etapu inwestycji. Wnioski. Nieprawidłowości, wykaz stwierdzonych nieprawidłowości. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Wnioski. Na podstawie kontrolowanych dokumentów zespół kontrolny stwierdza prawidłowość realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Zagospodarowanie przestrzeni publicznej osiedla kolorowego w Miłakowie pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem postanowień ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych. Prezentowane dokumenty dotyczące zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem kontroli realizowane były zgodnie z ich treścią, terminowo oraz z zachowaniem wewnętrznych regulacji określających obiekt dokumentu. To jest zarządzenie nr 60/2/2009 burmistrza Miłakowa z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu kontroli i archiwizowania dokumentów Urzędu Miejskiego w Miłakowie. Realizacja zawartych umów przebiegała terminowo i rzetelnie, nie niosąc za sobą skutków prawnych, w tym kar finansowych dla gminy Miłakowa. Zespół kontrolny stwierdza, że realizowanie zadania jest zgodne z zakresem działań określonych w ustawie o samorządzie gminy oraz spójne ze strategią rozwoju miasta i gminy Miłakowo, dokumentem określającym kierunku rozwoju miasta i gminy Miłakowo na lata 2008-2020. Zalecenia. Zaleceń nie wydano. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w którym jeden doręczono burmistrzowi Miłakowa, panu Krzysztofowi Śrubowskiemu, którego pouczono możliwości wniesienia uwag dotyczących kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia niniejszego protokołu do podpisania na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłakowie. Częścią składową protokołu są załączniki wymienione w protokole, które były podstawą kontroli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radnej, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nikt. A więc przechodzimy do punktu następnego. Informacja, to jest punkt 9. Informacja z budżetu gminy Miłakowo za pierwsze pół 2020. Ponieważ wczoraj na komisjach pani skarbnik bardzo w miarę dokładnie opowiedziała o tym, jak ten budżet się przedstawiał, pozwolę sobie tylko w kilku zdaniach powiedzieć o tym, o charakterystyce tego pierwszego półrocza budżetowego. Budżet na koniec pierwszego półrocza po stronie dochodów został wykonany w 45%, natomiast wydatki stanowiły 39,8% budżetu. Warto powiedzieć, że te pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową, co może świadczyć o odpowiednim podejściu, odpowiedzialnym podejściu do zaistniałej sytuacji kierowników podległych jednostek. Kierownicy wdrożyli plany oszczędnościowe w realizacji bieżących zadań, za co wszystkim bardzo serdecznie chcę podziękować, bo ten budżet naprawdę udało się w takiej dyscyplinie zrealizować. Dziękuję pięknie. Dziękuję. I teraz
otwieram dyskusję na temat tej informacji o wykonaniu budżetu. Kto chce zabrać głos? Nikt. W związku z tym kończymy ten punkt. Przechodzimy do podjęcia uchwał. Punkt 10. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w miejscowości Naryjski Młyn, Obrym Bakowo. I tu proszę o zabranie głosu pana kierownika Smolickiego. Szanowni Państwo, pierwsza propozycja przyjęcia uchwały przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w miejscowości Naryjski Młyn, Obrym, projekt gminy Miłakowo. Jest to działka o numerze 100/2 o powierzchni 14 hektarów 4613 metrów kwadratowych. Granica opracowania określa załącznik graficzny, który Państwo mają załączony do uchwały. Proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Czy ktoś ma pytania w tej sprawie? Nie ma pytań. Tak. Jest pan nagrawa, proszę bardzo. Przepraszam, ja wczoraj może nie byłem na komisji, dlatego dopytam, a z nikim z członków się nie widziałem, czy partycypować w kosztach będzie ta, za ten plan, będzie ta firma, czyli ten właściciel za tej działki? Czy my jako gmina będziemy podnosili koszty? Nie zmieniamy zasad, tak jak do tej pory będzie darowizna wpłacona. Takie były ustalenia. A czyli wiadomo, jaka jest to kwota? 20 tysięcy. 21 dokładnie. Przewidziana w budżecie na przyszły rok. Czyli cały koszt tego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie kosztował 20 tysięcy tylko? 21 tysięcy mamy przewidziane w budżecie na przyszły rok, na ten plan, tak. Czyli rozumiem, to będzie z darowizny, tak? I jak w razie nie starczy, to ten pan będzie partycypował dalej w kosztach, rozumiem. Znaczy to musi starczyć, bo podpiszemy, taką umowę z wykonawcą na wykonanie po prostu na tą kwotę. Pytam się też dlatego, że naprzeciwko mamy tam zrobiony plan zagospodarowania przestrzennego, też dosyć duży obszar, chyba tam nie wiem, może jestem z 30 hektarów może. Tam się bardzo nic nie dzieje i tak chodzi o to, żebyśmy jako gmina, wiadomo, że plan musimy przyjmować, żeby ta gmina się rozwijała, ale żebyśmy jako gmina nie ponosili kosztów, żeby komuś bogacić tą działkę i żeby tylko stała. Tak więc to, co mówiłem wcześniej, tak jak do tej pory, pan burmistrz, jak i poprzednik, tak i ten, tą samą zasadę, że właściciel pokrywa koszty, czyli wpłaca darowiznę dla gminy. Dobrze, rozumiem, dziękuję. Proszę. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Nikt. Zamykam dyskusję i przedstawiam Państwu projekt uchwały. Słychać, tak? Uchwała Rady Miejskiej w Miłakowie z 29 października 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w miejscowości Naryjski Młyn, Obrym, projekt gmina Miłakowo. Paragraf 1, ustęp 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Miłakowo, działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów /2 o powierzchni 14 046 13 ha położonej w miejscowości Naryjski Młyn, Obręb Roje, gmina Miłakowo. Ustęp 2. Granica opracowania miejscowego planu określa załącznik graficzny numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Celem opracowania miejscowego planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miłakowo. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Ja będę czytał listę. Listę obecnych radnych i proszę o zajęcie stanowiska. Lidia Arciszewska. Jestem za. Michał Boczulak. Za. Anna Gołębiewska-Farys. Bardzo. Przepraszam bardzo, jestem za. Marta Gromek. Jestem za. Henryk Uszmiech.
za. Aneta Machnyk. Jestem za. Andrzej Nagraba. Jestem za. Janu Biała. Jestem za. Zbigniew Okrzyka. Nieobecny. Jak to nie ma. Józef Pełka. Jestem za. Herman Proć. Nieobecny. Ewa Stec. Jestem za. Mirosław Stryjek też nieobecny, nie przybył. Jeszcze. Hanna Walczyk. Jestem za. Henryk Zalewa. Nie ma pana Henryka. Nie widzę. A więc nie wziął udziału w głosowaniu. Raz, dwa, trzy, cztery. Głosowało 11 radnych. Uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I przystępujemy teraz do drugiej uchwały. Również przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu, ale w miejscowości Polejesiarce ten sam obręb, ta sama gmina. Proszę, pan kierownik Nowy. Tak, proszę państwa, propozycja przyjęcia planu dla części obszaru w obrębie Roje, gmina Mijakowo. Jest to, przepraszam, w obrębie Boguchwały, gmina Mijakowo, miejscowość Pojezierce. Jedna działka 294/92 o powierzchni 8 hektarów, 4268 metrów kwadratowych oraz druga działka 331/9 o powierzchni 6 hektarów, 1663 metry kwadratowe. Tak jak w poprzedniej uchwale macie państwo załącznik graficzny określający zasięg planu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto chce zabrać głos w tej sprawie? Ja tylko jeszcze chciałem dopytać pana kierownika, czy wiadomo, jak te wielkości działki już będą tam na tych nieruchomościach, czy jeszcze nie jest wiadomo? Nie, w tej chwili jeszcze nie ma propozycji ani koncepcji, także dopiero powstanie koncepcja, będziemy wtedy rozmawiać. Ja tylko się dopytam, czy my później jako Rada całościowa, jak już będzie zrobiony plan, będziemy jeszcze raz głosować nad tym planem, czy on już po prostu, jak jest przystąpienie, to już on wejdzie w życie? Jak to wygląda? Bo powiem, że jakoś nie mogę przypomnieć, na jakiej to zasadzie działa. Nie. Plan jest, że tak powiem, opracowana koncepcja, inne te techniczne sprawy planu i później Rada jeszcze go zatwierdza. Także państwo macie jeszcze czas na wniesienie uwag. Możecie go zatwierdzić, nie zatwierdzić, zmieniać bądź modyfikować jeszcze. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Proszę. Na pewno będzie spotkanie może z urbanistą, chyba urbanista będzie robił zespół i wtedy będziemy jeszcze pewne uwagi wnosić, które zgodnie z przepisami mogą być wprowadzone bądź nie. Wtedy dopiero będzie zatwierdzenie, tak jak powiedział pan kierownik. Czy jeszcze ktoś z państwa ma uwagę? Nie ma. Zamykam dyskusję i przedstawiam państwu projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Miłakowie 29 października 2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części nieruchomości położonych w miejscowości Pojezierce, obręb Boguchwały, gmina Miłakowo. Rada Miejska w Miłakowie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Miłakowo działek oznaczonych numerami ewidencji gruntów 294/92 o powierzchni 8042,68 ha oraz 331/9 o powierzchni 6016,63 ha położonych w miejscowości Pojezierce, obręb Boguchwały, gmina Miłakowo. Ustęp drugi. Granice opracowania miejscowego planu określa załącznik graficzny numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Celem opracowania miejscowego planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miłakowa. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Pani Lidia Arciszewska? Jestem za. Michał Boczulak? Za. Justyna Gołębiewska-Farys. Jestem za. Marta Gronek. Jestem za. Henryk Kuszpit. Nie widzę Henryka Kuszpita. Nie bierze udziału. Pani Aneta Machnyk. Jestem za.
Andrzej Nagraba. Jestem za. Jano Biała. Jestem za. Zbigniew Opokoń. Też nie widzę. Nieobecny. Józef Pełka. Jestem za. Roman Proć. Nieobecny. Ewa Stec. Za. Mirosław Stryjek. Nieobecny. Kanowalczyk. Jestem za. I Henryk Zalewa. Nieobecny. Nie bierze udziału. A ja nacisnąłem. Ale nie załapałam. Teraz? Dobrze. Głosowało 10 radnych i uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt, podpunkt C. Przyjęcie uchwał w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie. Proszę o zabranie głosu pana kierownika Smolickiego. Szanowni Państwo, uchwała dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie z zasobu KOWR-u w Olsztynie, działki położonej w miejscowości Gilginia, obręb Warkałki, gmina Mijakowo, działka numer 275/20, powierzchni 900 m2, w celu organizacji na nim miejsca spotkań mieszkańców i placu zabaw dla dzieci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytanie? Tak, proszę bardzo, pan radny Józef Pełka. Udzielam panu głos. Może nie tyle pytanie, co podziękowanie dla pana kierownika. W tej sprawie taki jeden. Nic nie wiemy. Jeszcze raz może panie radny, dobrze? Już mówię. Po prostu chciałem podziękować. Proszę bardzo. Chciałem podziękować panu kierownikowi za realizację wniosku, który złożyłem właśnie w sprawie tego terenu o przejęcie na potrzeby mieszkańców Gilginii. No, żeby po prostu mieli kawałek placu dla dzieci, tam zorganizowany zostanie plac zabaw dla Gilginii. Dziękuję. No to jest dla Gilginii, a nie dla Warkałek. Dla Gilginii, oczywiście. Może się pomyliłem, przepraszam. Nie. No, pan dobrze powiedział. Czy są pytania jeszcze? Nie ma. Zamykam dyskusję i przedstawiam państwu projekt uchwały. Uchwała z 29 października 2020 roku w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie. Rada Miejska w Mijakowie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Zespół Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie, to jest działki numer 275/20 o powierzchni 0,09 ha, położony w obrębie Warkałki, gmina Miłakowo, przeznaczonej na utworzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz placu zabaw. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miłakowa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Lidia Arciszewska. Nie ma. Michał Boczulak za. I teraz wcisnąć, tak? Jest? Krystyna Gołębiewska. Ja jestem za, miałam głos wyciszony. Dobrze, już poprawiam. Justyna Gołębiewska-Farys. Jestem za. Marta Gromek. Jestem za. Henryk Uszpit. Nie ma chyba, na skrzyżowaniu jest. Aneta Machnyk. Jestem za. Andrzej Nagraba. Jestem za. Pana Biała. Jestem za. Zbigniew Opoka. Nieobecny. Józef Pełka. Jestem za. Już wcześniej postawiłem. Roman Proć. Nieobecny. Ewa Stec. Za.
Mirosław Stryjek, nieobecny. Hanna Walczyk. Jestem za. Henryk Zalewa. Nieobecny. Głosowało 10 radnych, uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie. Dziękuję. Teraz przechodzimy do dwóch uchwał budżetowych. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Miłakowo na lata 2020-2035 i później będzie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2020. Jeśli pan mecenas nie ma nic przeciwko temu, ja bym prosił panią, żeby obydwie uchwały omówić, a będziemy głosowali odrębnie. Może tak być? Oczywiście jest jak najbardziej dopuszczalne. Proszę bardzo, udzielam głosu panu skarbnik. Szanowni Państwo, wieloletnia prognoza finansowa ulega zmianie w załączniku numer 1 w następującym zakresie. W roku 2020 ogólne wartości dotyczące dochodów i wydatków ulegają zmniejszeniu o kwotę 475 842,26 zł. Ponadto w roku 2021 wprowadza się po stronie przychodów kwotę 738 121 zł w formie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Są to środki, które dotyczą dotacji otrzymanej w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach pierwszego naboru. Te środki będą przeznaczone na realizację inwestycji gminnych w roku 2021. I proszę Państwa, w załączniku dotyczącym przedsięwzięć zmianie ulega zadanie administracja, którego realizację przenosi się na rok następny. Przechodząc teraz do uchwały w sprawie zmian w budżecie, czyli tak jak już wspominałam, dochody i wydatki ulegają zmniejszeniu o 475 842,26 zł. Po stronie dochodów dział 020 zwiększenie na 85 zł, są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, dział 700 zwiększenie na kwotę 8400, są to wpływy z tytułu prawa użytkowania wieczystego oraz odsetek od sprzedaży ratalnej. Następnie dział 750 zmniejszenie 444 378 zł i 30 groszy. Ma to związek z przeniesieniem projektu administracja na rok następny oraz ze zwiększeniem planów w zakresie wpływów z tytułu darowizn, odszkodowań za uszkodzone mienie, a także refundacji z Urzędu Pracy. W dziale 756 dochody się zwiększa na kwotę 45 058 zł i 4 grosze. Są to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych. W dziale 801 zmniejsza się dochody o 101 370 zł. Dotyczy to korekty planów realizowanych przez zespół szkolno-przedszkolny. W związku zmiana ma związek z COVID-19. I 921 dział po stronie dochodów zwiększenie na 16 363 zł, czyli rozliczenie ostatecznie projektu termomodernizacja MDEK w Miłakowie. Wydatki, proszę Państwa, w dziale 600 zwiększenie kwoty na 446 400 zł. Dotyczy to zadania pod nazwą poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania przy ulicy Kopernika i Konopnickiej, a także zwiększenie wydatków bieżących w zakresie usług na drogach gminnych. Następnie w dziale 750 zmniejszenie na 392 682 zł i 30 groszy, czyli zmniejszenie planu wydatków w związku z przeniesieniem projektu administracja na rok następny. Dział 801 i 854, czyli wydatki dotyczące oświaty, zmniejszenie o 101 370 zł zgodnie ze stroną dochodów. Następnie 851 dział, zwiększenie na 19 210 zł i 4 grosze, czyli realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Dział 900, zmniejszenie planu wydatków o 1000 zł, korekta planu, czyli po analizie przewidywanego wykonania koniec roku. Dział 926, zmniejszenie planu wydatków w kwocie 46 400 zł, zmniejszenie zadania pod nazwą termomodernizację hali sportowej przy zespole szkolno-przedszkolnym w Miłakowie i przesunięcia w dziale 754 kwoty 20 zł przenosi się z zakupów na szkolenia związane z obraną cywilną. W dziale 600 i 900 przesunięcie wydatków z działu 600 na kwotę 1200 do działu 900 dotyczy realizacji funduszu sołeckiego przez sołectwa Bieniasze, Rożnowo i Warny. I w dziale 900 kwotę 16 tysięcy przenosi się z wydatków bieżących realizowanych przez sołectwo Warkałki na wydatki majątkowe związane z budową wodociągu do miejscowości Warkałki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wracamy do uchwały prognozy, zmian w prognozie wieloletniej. Czy z Państwa Rady ktoś ma pytanie lub uwagi? Ja mam pytanie. Justyna Gołębiewska-Farys. Mówimy w tej chwili o wieloletniej prognozie, tak? Ja dokładnie mam tak. Ja dokładnie mam pytanie odnośnie działu 926. Jest tu mowa o 4000, za którą zapłaciliśmy za ekspertyzę. Ja mam pytanie do pana burmistrza, czy my radni możemy się zapoznać z tej ekspertyzy? Pan burmistrz nam o niej referował, tą ekspertyzę, ale czy z tym dokumentem my możemy się zapoznać, jeżeli nie ma takich przyczyn? Tak. Tu nie ma żadnej tajemnicy. Zapraszam chętnie wszystkich zainteresowanych do tego, żeby z tym dokumentem się zapoznali. Nie ma problemu najmniejszego. Dziękuję. Jeszcze ktoś ma uwagi? W związku z tym przystępujemy do uchwały wieloletniej prognozy finansowej. Przedstawię Państwu projekt tej uchwały. Uchwała Rady Miejskiej Miłakowie 29 października 2020 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Miłakowo na lata 2020-35. Rada Miejska Miłakowie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Miłakowo na lata 2020-35 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-35 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Upoważnia burmistrza do, po pierwsze, zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Po drugie, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Po trzecie, dokonywania zmian limitu zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule ustęp 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w artykule 232 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Paragraf 4. Upoważnia burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w paragrafie 3 punkt 1 uchwały kierownikowi organizacyjnej gminy. Paragraf 5. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Pani Lidia Arczyszewska. Jestem za. Michał Boczulak za. Dobrze. Justyna Gołębiewska-Farys. Jestem za. Marta Gromek. Jestem za. Henryk Kuszpit. Nie wrócił jeszcze, nie ma. Aneta Machnyk. Jestem za. Andrzej Nagraba. Jestem za. Jano Biała. Jestem za. Zbigniew Popoka, nieobecny. Nie ma. Józef Pełka. Jestem za. Roman Proś, nieobecny. Ewa Stec. Jestem za. Mirosław Stryjek, nieobecny. Hanna Walczyk. Jestem za. Henryk Zalewa. Nieobecny. Nie ma. 7, głosowało 10 radnych, uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie, dziękuję bardzo. I teraz wracamy również do uchwały o zmianach budżetowych. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos w przedstawionej uchwale dotyczącej zmian w budżecie? Nie ma? Nikt. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Lidia Arciszewska. Jestem za. Michał Boczulak za. Justyna Gołębiewska-Farys. Jestem za. Marta Gromek. Jestem za. Henryk Kuszpit, nieobecny. Aneta Machnyk. Jestem za. Andrzej Nagraba. Jestem za. Jano Biała.
Jestem za. Zbigniew Opata, nie ma. Józef Pełka. Jestem za. Herman Prosi, nieobecny. Ewa Stec. Ewa Stec. Jestem za. No jest, jest, dobrze. Mirosław Stryjek, nieobecny. Hanna Walczyk. Jestem za. I pan Henryk Zalewa, też chyba nieobecny. Nie ma. Głosowało 10 radnych, uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie, dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do interpelacji. Proszę bardzo, kto z państwa radnych pragnie złożyć interpelację? Zgłasza? Nikt się nie zgłasza. No i tu ja się zgłoszę w takim razie, bo bardzo rzadko składam interpelacje, ale tym razem właśnie sobie przygotowałem. Zwraca się pan burmistrz Miłakowa, pan Krzysztof Szulborski. Dotyczy usterek zrealizowanej inwestycji gminnej pod nazwą Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie. Następnie chciałbym tylko tutaj wyjaśnić pewną sprawę, ponieważ w protokole kontrolnym, który przedstawiła pani radna Aneta Machnyk, jest tutaj we wnioskach takie stwierdzenie. Na podstawie kontrolowanych dokumentów zespół kontrolny stwierdza prawidłowość realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności. Nic tu się nie mówi o jakości wykonanej inwestycji, a więc to tylko w oparciu o dokumenty była kontrola. Natomiast w praktyce jest to trochę inaczej i ja bym chciał przedstawić właśnie te usterki. Po pierwsze, po zakończeniu inwestycji przy bloku numer 7 zbiera się woda opadowa, tworząc rozległą kałużę. Woda przelewa się przez chodnik, uniemożliwiając ruch pieszy, a tworząca się kałuża utrudnia dojazd do bloku. Jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców bloku numer 7 i sąsiadującej prywatnej posesji. Założeniem inwestycji było poprawienie warunków bytu mieszkańców, a nie spowodowanie utrudnień. Uważam, że popełniono błąd w wykonaniu prac i należy powyższy problem traktować jako usterkę. Po drugie, wahadłowe kosze na odpady zamontowane są zbyt blisko ławek, co uniemożliwia ich opróżnianie oraz jest uciążliwe ze względów higienicznych. I po trzecie, wykonać prace zapobiegające wyrastaniu trawy wewnątrz batutów, a więc tych urządzeń do skoku. Ta trawa podchodzi już pod kraty, w przyszłym roku będzie już wyrastała ponad te kraty. Proszę o możliwie szybką reakcję w powyższej sprawie. Do interpelacji dołączam również zdjęcia utworzonej kałuży po opadach deszczu. Tyle mojej interpelacji. Złożę to na ręce panu burmistrzowi. Jeszcze raz wracam się z pytaniem, czy ktoś z państwa chce złożyć interpelację? Nie. W związku z tym odczytam odpowiedź pana burmistrza na interpelację pana radnego Józefa Pełki. Pan Józef Pełka, radny Rady Miejskiej w Miłakowie. Odpowiadając na pana interpelację z dnia 21 września 2020 roku, wpłynęła 22 września 2020 roku, uprzejmie informuję, że po pierwsze, pan Marek objęty jest stałą opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie. Kierownik MOPS w Miłakowie wielokrotnie proponował panu Markowi zamieszkanie w schronisku dla osób bezdomnych, jednakże każdorazowo spotykał się z kategoryczną odmową. Z informacji uzyskanych z MOPS w Miłakowie wynika, iż w okresie letnim otrzymał propozycję pracy sezonowej wraz z zakwaterowaniem, ale odmówił, twierdząc, że pracuje dorywczo u gospodarzy. Pan Marek nie przejawia woli podjęcia stałego zatrudnienia, nie figuruje w ewidencji osób bezrobotnych, nie zgłosił gotowości podjęcia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie. Nie dopełnił formalności związanych z otrzymaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Pan Marek nie dokłada wszelkich możliwych starań, aby poprawić swoją sytuację życiową. Jest osobą roszczeniową, która z własnej woli doprowadziła do sytuacji, w której aktualnie się znajduje.
Po drugie, wniosek dotyczący wykonania dodatkowego oświetlenia w obrębie przejścia dla pieszych przy ulicy Ojca Władysława Wodyki w Myłakowie, w okolicy skrzyżowania ulicy Ojca Władysława Wodyki i ulicy Chopina, zostanie przedstawiony jako propozycja do budżetu gminy Myłakowo na rok 2021. Po trzecie, prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji miejsc na mapie, w których podczas prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Stolno-Głodówko-Polkajny, Myłakowo, nastąpiło uszkodzenie urządzeń melioracji szczegółowej, wraz z podaniem rodzaju urządzeń w celu przekazania tych informacji do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Uważaniem burmistrz Myłakowa Krzysztof Szulborski. To tyle na dzisiejsze obrady. Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam sesję. Dziękuję Państwu za udział i za to, żeście Państwo posłuchali mojej uwagi i dobrze. Dziękuję Państwu bardzo. Również dziękuję za sprawne poprowadzenie w tych trudnych warunkach. Państwu za spotkanie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję również. Dużo zdrowia życzę. Do widzenia. Do usłyszenia. Do widzenia.